Pani Anna była już u nas dwa razy. Raz mówiła całą niedzielę na temat całunu toryńskiego. To było praktycznie 11 miesięcy temu, na początku lipca. I na początku tego roku drugi raz była u nas już na spotkaniu pierwszosobotnim Oddaj się Maryi, też z tematem całunu toryńskiego. A dzisiaj chcemy podjąć temat przesłanie Pana Jezusa do narodu polskiego przekazane przez Rozalię Celakównę, a nauczanie Kościoła. Bo nieraz dużo jest zamętu z intronizacją Chrystusa Króla i chcemy zobaczyć spokojnie, co mówił Pan Jezus, czego od nas oczekuje, jak ta intronizacja ma wyglądać, co musimy w swoim życiu społecznym, osobistym zmienić, co naucza Kościół. Żeby to nie było dla nas takim tematem tabu. Także oddaję teraz głos Pani Annie. Proszę bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie wiem, czy tak działa. Działa tak. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję ojcom Franciszkanom, że mogę tutaj przyjechać właśnie z tym tematem. Chrystus Król Polski. Bardzo dziękuję. Tak zresztą po moim doświadczeniu wiem, że tego nie zrobimy. To zrobi Najświętsza Panienka. Tylko Maryja Matka. Jeśli przyjdzie wolność dla Polski, jeśli przyjdzie, że Polska będzie mocna w świecie, to dokona Najświętsza Panienka. Bo tacy jesteśmy. Niestety zasławi. Kochani jesteśmy. Ona nas kocha, ale rzeczywiście jak sama nie weźmie to w ręce, to niestety tego nie dokonamy. Na samym początku, moi drodzy, pomódlmy się, aby to spotkanie przebiegało tak, jak jej by się podobało, bo jesteśmy u niej. I niech będzie tak, jak ona by chciała, żeby tu nic nie było, co by mogło być niedobre, żeby było wszystko tak, jak ona chce, jako królowa Polski. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Amen. W zapadzie siądźcie, kochani. Wiem, co mam mówić, bo temat znam. Wiem, jaki jest temat naszego spotkania. Ale moi drodzy, często mówię katechezy, bo jestem misjonarzem. Ale nigdy do końca nie jestem tak pewna, że to będzie to, a to, a to. Aż do momentu, kiedy tu człowiek stanie. Bo człowiek, który żyje bardzo blisko Boga, wy to wiecie, bo przecież tak żyjecie, to wiecie, że się wszystko zmienia, że czas pisze całą historię, że obecność Boga jest namacalna i to ci dyktuje, co ty masz robić, jak masz powiedzieć to, co masz powiedzieć. I moi drodzy, nigdy bym nie zaczynał od tego, od czego chcę. A mianowicie od tego, co się dokonało teraz na tej Eucharystii, a właściwie przed Eucharystią. Bo wnosimy ten obraz. Postawiliśmy go tam, gdzie stał. I nagle jedna osoba z kościoła przychodzi i mówi, to, co pani zrobiła, to jest granda. I moi drodzy, tak popatrzyłam, posłuchałam, spokojnie odeszłam. I ta kobieta, ona nie wiem, czemu to powiedziała. Ale to, co pani zrobiła, to jest granda. Wszedł obraz Jezusa Chrystusa Króla do świątyni. A osoba mówi, to, co pani zrobiła, to jest granda. I wiecie co, moi drodzy, to bardzo precyzyjnie określiła jednym słowem sytuację w Polsce. Bo osoby, które zajmują się intronizacją, które znają temat, które wiedzą, o co chodzi, tak są traktowane. robią grandę w kościele. Grandę. Z czego to wynika? A z braku informacji. Przede wszystkim z braku informacji. Ta pani chyba nie miała świadomości, kto wszedł. I dlatego ona to powiedziała, ale określiła sytuację, jaka jest w kościele naszym teraz. Granda. Moi drodzy, skąd wynika ta niewiedza? Zaraz może do tego dojdziemy. Ale chciałam wam powiedzieć przykład tu z tej sali. Tu z tej sali jest osoba, która nie miała wiedzy, ale kochała. Nie miała wiedzy, ale kochała Boga. Ona jest z Salwatoru, moi drodzy. W Salwatorze, jak wiecie, są różne zamieszki, wojny domowe, wiele prześladowań. I kiedy przyjechał tam Jan Paweł II do tego Salwatoru, tak odczytał czas, tak nazwał rzecz po imieniu, tak rozmawiał z szefem państwa, że ona była dziewczynką. Ale jak to posłuchała, mówi: Boże, ten człowiek nie może wyjechać z mojego państwa, bo on nas kocha. On mówi prawdę. I moi drodzy, no cóż, wyjechał po dniu. Wiecie, jak go żegnała? Na najwyższe drzewo wyszła, żeby zobaczyć ten samolot. Czemu się wzruszam, bo ona też płakała, jak to mówiła. I moi drodzy, przyjechała do Rzymu, no bo jak papież, Jan Paweł II, to Włochy, prawda? No i przyjechała do tych Włoch, no bo papież jest. I później jej zaproponowali, wiecie gdzie wyjechać, jako siostra zakonna, do Polski. Ona powiedziała: nie pojadę do tego kraju, tam jest zimno, ja nie znam języka, proszę mnie tam nie wypuszczać. Ale się przełożeni uparli i pojechała do tej naszej Polski. Nic się jej tu nie podobało. Języka się nie uczyła przez kilka lat, bo nie chciała, powiedziała: po co? Po co ja się mam uczyć polskiego? Nic mi się tu nie podoba. Wyślijcie mnie z powrotem tam, gdzie jest Jan Paweł II. I za kilka lat, kiedy się nie uczyła tego języka, przełożona ją zawołała i mówi: widzisz, do kogo piszę? Do Karola, a więc do Jana Pawła. Ty masz to samo imię, bo jesteś Karla. Urodziłaś się w tym samym dniu, co Jan Paweł II. No ale jak to możliwe? On jest Polakiem. Ona się dopiero wtedy, po kilku latach, dowiedziała w Polsce będąc, że Jan Paweł II jest Polakiem. Sama się uczyła języka. Do tej pory jest w Polsce. Popatrzcie, moi kochani, jak miłość cię szuka, jak miłość cię kocha, ale ty zrób jakiś wysiłek. Ty zacznij poznawać, ty zacznij uczyć się tego Boga, bo On cię kocha, ale jak ty nie wiesz, jak ty nie rozumiesz, jak ty nie czytasz, jak ty nie dochodzisz, On znajdzie drogę. Ale po co ty się możesz tak mordować tyle? Ta Karla by się tyle nie mordowała, gdyby wcześniej... Ona myślała, że jak we Włoszech papież Włoch, no to Włoch, a to Polak. I powiedziała nam w autokarze: co wy robicie, Polacy? Dla mnie Jan Paweł II to wszystko. On mnie całe życie pomaga. A wy, co wy robicie? I naprawdę, moi kochani, to trzeba dzieciom mówić. Ona mówi: mówcie dzieciom, mówcie wnukom o tym Janie Pawle II, bo oni go nie znają. Więc zobaczcie, moi drodzy, musi ktoś dopiero przyjechać z zagranicy, żeby powiedzieć ci: do rozumu, do rozumu, bo przecież żeśmy go słyszeli. Wiedzieliśmy, co się dzieje, znamy, kiedy on przemawia. No to co się nagle stało? To gówniarze nam będą mówić teraz, kim jest Jan Paweł II? To przegraliśmy czas. Musimy się wziąć, kochani, do roboty. Do roboty. I to też dotyczy intronizacji. Bo rzeczywiście, moi drodzy, mamy tak małą wiedzę na temat intronizacji, że po prostu no, słów brak. Tak się zdarzyło, że przejechałam trochę tego świata i wszędzie na tych kontynentach, gdzie byłam, spotykałam polonusów, którzy mówili o Jezusie Chrystusie, Królu Polski. I mówili: co wy, Polacy, robicie? Czego to jest jeszcze niedokonane? Czego... Ja rozmawiam, przyjeżdżam sobie na wakacje do Polski, a moja rodzina nic nie wie o Jezusie Chrystusie, Królu. No coś jest nie tak. Coś jest nie tak, brak wiedzy. Brak wiedzy, kochani. A więc nie możemy sobie na to teraz pozwolić, bo ci wszystko wmówią. Wmówią ci wszystko, a ty uwierzysz, bo nie masz wiedzy. Mam wam tłumaczyć, jak jest nauka Kościoła, a objawienie Rozalii Celakówny. Moi drodzy, to się tak składa jak dwie ręce razem. Nic nie odbiega od prawdy o Jezusie Chrystusie. Nic. Bo miłość urodziła się jako król. Jako król. No kto przyszedł do niego i złożył mu dary, bo się narodził król. Od razu był królem. A dlaczego umarł na krzyżu? Piłat by go nie skazał na śmierć, gdyby Jezus nie powiedział, że jest królem. Bo Piłat, pomimo że nie kochał Żydów, pomimo że ich skazywał na śmierć, nie miał z tym żadnych problemów. To jak zobaczył Jezusa, jak zobaczył Jego postawę, emanowała wielkość z Niego. Pomimo że był biczowany i katowany, był tak nieziemski, że ten niewzruszony Piłat widział, że to jest ktoś wyjątkowy. Ja go nie tchnę. Do momentu, kiedy właśnie krzyknęli, nazwał się królem. I to, że Piłat uwierzył, że Jezus jest królem, bo gdyby nie uwierzył, to by ich wykpił i powiedział, dajcie mi spokój, co to za król. Ale on go pyta, odwraca się do Pana Jezusa, już po biczowaniu, po cierniem ukoronowaniu. Więc już naprawdę jako wygląd był niepodobny do człowieka. I pyta go, jesteś królem? A miłość mówi, tak, ja jestem królem. Ja się na to narodziłem. Ja na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. I każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. To was pytam, czy się coś zmieniło? Zmieniło się coś? Ani jedna jota, ani jedna kropka się nie zmieniła. Jest królem. Moi drodzy, miłość umarła na krzyżu, ale zmartwychwstał. On zmartwychwstał. To jak przychodzimy do świątyni, to w tabernakulum jest co? Symbol? Znak? Czy żywy Bóg? Żywy Bóg. A co, kochani, mówimy w Ojcze Nasz? Znacie tę modlitwę? No właśnie, ale czy mówimy ją ze zrozumieniem? To posłuchajcie. Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, tak? Święć się imię, przyjdź królestwo, bądź wola, jako, tak i. Jaka jest wola w niebie Ojca? Jakie jest Jego tam panowanie? Absolutne. Tak czy nie? Absolutne. To jakie ma być na ziemi? Absolutne. Czy Jezus Chrystus, ucząc nas Ojcze Nasz, coś pomylił? A kim jest Jezus Chrystus? A więc jest współistotny Ojcu. I wszystko, co należy się Ojcu, komu się należy? Jezusowi Chrystusowi. Więc jeżeli Jego wola jest absolutna w niebie, a my mówimy, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, to jaką ma władzę? Absolutną. A więc ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Czy tu jest jakaś herezja, się pytam? Nie ma żadnej. To skąd, moi kochani, ta granda, o czym ta dzisiaj Pani powiedziała? To, co Pani zrobiła, to jest granda. Brak wiedzy. Brak wiedzy, kochani. Niepoparte mocną wiarą. Ja wiem, że zły. Oczywiście, że zły. Bo są tylko dwa gatunki, byśmy powiedzieli, ludzi, prawda? Ludzi Chrystusa i ludzi antychrysta. Innych nie ma. To powiedział Jan. Bardzo prosta sprawa. Zobaczcie, moi drodzy, codziennie Codziennie w Ojcze Nasz mówimy, że Jezus Chrystus jest Panem i Królem, bo jest współistotny Ojcu. I co jest później dalej? Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Moi drodzy, jeśli jest Jego władza absolutna, wykonawcza, sądownicza i ustawodawcza, wiemy, że jest wszechmogący. Czy ktoś byłby, kochani, głodny? To wierzymy czy nie wierzymy? Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, prawda? Więc zobaczcie, moi kochani, jakby myśmy odpuszczali, byli miłosierni, prowadzilibyśmy do jakichś bujek, wojen, nienawiści? Nie. Gdybyśmy żyli tym, co mówimy, żyli prawem Bożym, to byłyby wojny, była nienawiść, byłaby zazdrość, byłoby mordowanie nienarodzonych dzieci? Nie. A zobaczcie, co w naszym kraju jest. Dokładnie wszystko to jest. To się pytam, czy my uznaliśmy Jezusa za Pana i Króla? A, właśnie. My się jakby, kochani, bawimy. My sobie tak balansujemy. To mi odpowiada, a to mi nie odpowiada. A to mi odpowiada, a to mi nie odpowiada. Prawica z lewicą się kłócą i my się odżywiamy, my się bulwersujemy, my się patrzymy, czyśmy już uzbrojeni, czy nie uzbrojeni. Tu jest wojna, tam jest zamieszka. I wszystko karuzela płonie. I tacy w karuzeli jesteśmy, prawda? A co trzeba? Zatrzymać się. Zatrzymać się przed Najświętszym Sakramentem i zapytać siebie samego, ja wierzę w Ciebie tak do końca, czy nie? Ty jesteś tak do końca moim Panem i Królem? Czy rzeczywiście jestem podporządkowany pod Twoje prawo? Czy ja żyję Twoim prawem? Czy prawem Unii, prawem Sejmu, prawem tego, czy prawem tamtego, czy prawem kolegi, sąsiada? Jakim prawem ja żyję? Według jakiego prawa ja żyję? Kto jest moim prawodawcą? Kto jest ustawodawcą? Kto jest moim sędzią? To pytanie konkretnie trzeba sobie zadać, kochani. Bo intronizacja polega na tym, że właśnie Ty, sam jeden, stoisz przed Jezusem Chrystusem i swój umysł, swoją wolę i serce Jemu oddajesz. Podporządkowujesz wszystko pod Jego prawo. I już wtedy nikt do Ciebie nie ma dostępu. Bo Cię już nie nagniesz. Bo Cię już nie złamią. Najwyżej Cię zabiją. Najwyżej Cię zabiją. Ale moi drodzy, my wierzymy w ciała zmartwychwstanie. To co nam zrobią? Nic. Proszę bardzo. Zwycięstwo, po prostu do nieba nawet czysta nie będziesz musiał mieć. Wygrasz czy nie wygrasz? No to czym Cię zastraszą? Niczym, tylko my, kochani, z braku takiej totalnej odpowiedzi Bogu jedynemu, że Go uznaję, Ty jesteś moim prawodawcą, Ty jesteś moim ustawodawcą, Ty jesteś moim sędzią i gwara innym. Nie staniemy, kochani, wszyscy tak. Jeśli się jeszcze boimy, my się jeszcze tłumaczymy, my jeszcze, a może, nie może, moi drodzy. Dlatego jest ta granda, bośmy są takimi rozparzeńcami. Dziś tak, jutro tak. A on nie ma u Pana Boga tak, a jutro tak. Jak Ojcu powiedział tak, to jak się zalał krwawym potem, to aż na krzyżu oddał życie. I tu nie ma w ogóle dyskusji. Wiecie, jak pierwsi chrześcijanie? Pierwsi chrześcijanie, jak się decydowali być chrześcijanami, to podpisywali na siebie wyrok śmierci. To było chrześcijaństwo. A teraz? A teraz chrześcijanie wypisują się z kościoła na przykład. Zobaczcie, jak się wszystko wymieszało. Bo nie ma świadka. Bo nie ma świadka, który by tak szedł tą drogą prawą. Nie ma autorytetu. W rodzinach. Nigdzie nie ma tego autorytetu. Dlatego, moi drodzy, Ciebie na to stać. Bo jesteś ukochanym dzieckiem Boga Wszechmogącego. Czytaj czas. obserwuj, co do ciebie mówią, jak się względem ciebie zachowują. Bo moi drodzy, ta dłoń Boża, która jest, i ona sięga do ziemi, ona cię dotyka 24 godziny na dobę. Ale czy ty to czujesz? Dlaczego mówimy o intronizacji akurat nie w Polsce? Nikt się tym nie zajmuje, tylko Polacy się zajmują. A no moi drodzy, dlatego, że właśnie miłość wybrała sobie Polkę. To była Polka, która usłyszała od Pana Jezusa: chcę być królem tego narodu. Rozalia Celakówna. Urodziła się, moi drodzy, w Jachówce. Jak jedziecie do Zakopanego, to tam jest zjazd na Budzów i tam się jedzie później na Jachówkę za Myślenicami, niedaleko Krakowa. Ona była pierwszym dzieckiem 8 dzieci państwu Celaków. Rodzina była skromna, biedna, rolnicza, nie mieli dużo pola. Ale ojciec i matka postanowili tak dzieci wychowywać, żeby w domu nie było przekleństwa, nie było kłamstwa, nawet nie puszczali ich do domów innych dzieci, bo tam rodzice się źle zachowywali, no bo mówili brzydkie słowa, jak to jest na wsi, prawda? Jak się jeszcze pracuje, no to wiecie, jak się czasem coś powie. Więc oni nie chcieli, żeby dzieci słyszeli te słowa. Oczywiście wszyscy mówili, że że Celakowie wychowują dzieci swoje na zakonnice i zakonników. Wśród tych 8, moi drodzy, tylko jeden założył rodzinę. To był lotnik w Anglii, a jeden był księdzem, salwatorianinem, reszta już była bezżenna. I ta Celakówna, moi drodzy, od samego jakby dzieciństwa, ponieważ no w takim domu też była wychowywana, mieli ołtarzyk, codziennie się modlili na różańcu, czytali życiorysy świętych. Ona po prostu już w 6 roku życia miała takie spotkanie z Jezusem. Już takie pierwsze spotkania, pierwsze westchnienia jakieś głębsze. Ona zawsze chciała być blisko Pana Boga. Ona biegała do kościoła, do Binkówki, bo tam była Maryja Matka z Lourdes i ona ciągle przy niej była, nie mogła się doczekać pierwszej komunii. Ten dzień pierwszej komunii pamiętała do końca swojego życia. Wtedy oddała się całkowicie do dyspozycji Najświętszej Panienki. I moi drodzy, ojciec nawet starał się, że jak były jakieś zabawy, wiecie, jak jest na wsi. Były różne zabawy, schadzki. On wolał, żeby ona sobie pojechała do Kalwarii Zebrzydowskiej, żeby ona sobie gdzieś pojechała do Krakowa, dawał jej nawet na to pieniądze, a ona często z tego korzystała. Postanowiła być siostrą zakonną i pojechała do karmelitany w Krakowie, i niestety się nie dostała tam ze względu, jak twierdzą, na stan zdrowia. Została pielęgniarką na oddziale dermatologicznym. Zajmowała się ludźmi chorymi na wenerię, mężczyzn, bo nikt przy nich nie chciał pracować, bo strasznie trudna praca, podobno bardzo ogromnie nieprzyjemna. A ona była tam do końca, pomimo że miała inne stanowisko, mogła mieć, ale jednak miłość jej mówiła: ja chcę mieć się tutaj. I Pan Jezus ją, moi kochani, wychowywał. Najpierw jej dał ciemne noce, gdzie ona miała już wyrzuty, że ona może źle żyje, że ona go obraża. Nie miała spowiednika, bo wszyscy uważali, że to, co ona mówi, to jest od rzeczy, albo w ogóle nie dla niej, bo to jakieś takie dziwne, nie rozumieli. Przestała nawet chodzić do spowiedzi, bo zawsze przeżywała niezwykły ból, cierpienie. Po kilku latach ustały te ciemne noce. To był rok 1925, urodziła się w 1901 roku, we wrześniu. I moi drodzy, co się dzieje w roku 1925? Ona kończy ciemne noce, a w Rzymie Pius XI wydaje encyklikę Quas Primas w grudniu, która mówi i ustanawia święto Chrystusa Króla. Chrystusa Króla. Nie ma wszechświata. Chrystusa Króla. Dlaczego Pius napisał encyklikę? Otóż, moi drodzy, na pewno wiecie, od Leona XIII. Kiedy Leon XIII, potężny papież, słyszy rozmowę Jezusa z szatanem: zniszczę twój kościół, zniszczę twój kościół. Daj mi tylko czas i daj mi więcej władzy nad tymi, którzy mi służą. I Leon XIII to słyszy. On wie, że będzie wojna, bo Jezus się zgodził. Daję ci wiek. Spróbuj. Więc on wie, że zły wejdzie wszędzie, w rodziny, w szkoły, w pracę, w urzędy, w państwa, w narody, wszędzie wejdzie i będzie niszczył wszystko. Dlatego Leon XIII, mądry papież, wie, że sami kapłani sobie nie poradzą. Trzeba, aby świeccy się zaangażowali, bo będą bardzo atakowani. Na siłę dla nich pisze egzorcyzm do świętego Michała Archanioła. Święty Michale, Archaniele, broń nas w walce. Znacie wszyscy, prawda? On to pisze. Nakazuje w każdym kościele, po każdej mszy świętej to mówić. Bo wie, że będzie bardzo ciężko. Już od Leona XIII, jak będziecie śledzić, to powstaje katolicka nauka społeczna. Papieże, widząc, co się dzieje w świecie, zaczynają reagować. Zaczynają pomagać, nawet w rządzeniu, bo zobaczcie, przecież my musimy mieć dobre prawo, żeby to wszystko funkcjonowało. Przychodzi oczywiście, ludzie nie słuchają, ludzie robią co chcą. Jest pierwsza wojna światowa, okrutna wojna. Po pierwszej wojnie światowej za małośmy się nauczyli, szykuje się druga. Dlatego papież reaguje, Pius XI, trzeba coś zrobić, żeby miłość pomogła, żeby zatrzymać zło. Co trzeba robić? Ano, skoro żeśmy zdetronizowali Jezusa, wszędzie żeśmy prawo Jego zniszczyli, przyjęliśmy ludzkie prawo, a więc kierowane egoizmem, pychą, podszeptami szatana, to trzeba na nowo intronizować Jezusa, a więc uznać Go za Pana i Króla, żeby Jego prawo na nowo weszło w życie. To nas tylko uratuje. I dlatego ustanawia święto Chrystusa Króla. On ustanawia w 1925 roku i pisze, że jeżeli jakiś naród przyjmie Jezusa Chrystusa Króla na swojego Pana i Króla, wówczas na ten naród spłyną łaski. I powiedział, dlaczego jest tak źle na świecie, dlaczego jest tyle zła, dlaczego prawo szatańskie jest tak mocne? Ano dlatego, że chrześcijanie, którzy są solą ziemi, światłością dla świata, są zbyt leniwi i zbyt tchórzliwi i zbyt łagodnie się opierają. To pisze papież Pius XI, bo myśmy się zrobili letni. Letniśmy się zrobili. Już stworzymy sobie takie życie wygodne. Nie będę się wtrącał, nie będę się narażał, nie będę nic mówił, bo mi jest dobrze, po co mi się narażać? To po co się Jezus narażał? On się nie narażał? Nie umarł na krzyżu? Nie musiał się narażać dla ciebie. Mógł cię zostawić, a idź se tam do piekła. Co ty mnie obchodzisz? A On się naraził. On oddał za ciebie życie. Bo jakbyś był jeden, jedyny na świecie, to też by to zrobił. Taki jest miłość, taka jest miłość. Więc ty się masz teraz w ogóle nie narażać? Ty teraz masz sobie żyć, jak ci się podoba? No to żyj, tylko nie miej do Niego pretensji. Jak przyjdzie czas umierania, a przyjdzie, i czas sądu, a przyjdzie, to co powiesz Mu? Żeś się przestraszył? Żeś nie dowierzał? Że nie warto było się postawić? A ile my tu mamy tego życia? To jest jeszcze inna refleksja. I moi drodzy, Pius XI to pisze. I w tym samym roku, kiedy Rozalia Celakówna kończy te swoje lata ciemne, gdzie ją tam czyści, wyczyszcza, podporządkowuje pod swoje prawo, o niej mówi: nikt ci takiego szczęścia jak ja nie da. Ale zobaczcie, jaki paradoks. Ale będziesz bardzo cierpieć. Rozumiecie to? Nikt ci takiego szczęścia jak ja nie da, ale będziesz bardzo cierpieć. Moi kochani, to jest taka mowa Boża. Mowa Boża. Ja cię chcę wyczyścić. Ja chcę przybliżyć do ciebie. Ja chcę, żebyś spełnił jakąś misję. Musisz wycierpieć. Musisz to cierpienie umiłować. Na tym cierpieniu budujesz. To nie ma nic, kochani, wspólnego ze sławą. To nie ma nic wspólnego z biznesem. To nie ma nic wspólnego z uznaniem przez świat. Absolutnie. To nie ten świat. I to nie o to chodzi. Dlatego pokazał Rozalii Celakównie, on ją nawet zapytał, ile ja lat żyłem w Nazarecie. A ona mówi, no 30. Ja widzisz? 30 lat żyłem w zamknięciu z moją mamą, a tylko 3 lata nauczałem. Co to znaczy? Że ta cichość, ta pokora, ta wzajemna miłość, jaka była w moim domu, tak bardzo się ojcu podobała. Tak bardzo, dlatego ty też bądź cicha, łagodna, niewyniosła. I to zrób dla mnie. Zobaczcie, moi kochani, jak nam daleko jest do takiej osobowości. Ale można dojść, byle tylko słuchać to, co Jezus Chrystus do nas mówi. I moi drodzy, ona słyszy przed II wojną światową, że on chce być królem tego narodu. Ja ten naród ocalę. Ona ma różne wizje. Jedną na przykład taką, że taka lawa płonęła lawa i rozlała się na Europę. Gdzie się dostała, wszystkie państwa ginęły. I ona z takim przerażeniem pyta, co będzie z Polską. Polska też spłonie, zginie? On mówi nie. Jak mnie uzna za swojego Pana i Króla. Ale jak mnie nie uzna, to samo będzie. Będzie taki sam los Polaków, jak innych. I moi drodzy, przecież wy sobie to możecie przeczytać. Bo powiecie, przyjechała i gada nam jakieś takie historie. Proszę bardzo, wszystko opublikowane. Kto opublikował? Ano spowiednik Rozalii. Bo wreszcie znalazła ojca Dobrzyckiego Paulina, który wszystko jej kazywał spisywać i on to wszystko zostawił w dziedzictwie. Bo moi drodzy, jak wybuchła II wojna światowa, jak ona już wiedziała, bo ona wiedziała o wojnie. Ona wiedziała, że Warszawa spłonie, bo i to Pan Jezus powiedział i pokazał. Ona to wszystko wiedziała, ale nie zdążono zrobić tego, co miłość chciała od nas. Chociaż popatrzcie, kto wtedy na ziemi był. Nawet święty tego miejsca był, bo przecież żył już wtedy nasz Kolbe. Był Karol Wojtyła, była Faustyna Kowalska. To są te lata tak potężnych świętych. Mieliśmy na ziemi, w Polsce. I się nie udało. Wojna przyszła. I zobaczcie, co zrobiła. A teraz jakie mamy potężne spustoszenie? A co wy myślicie, że to są wymysły kogo? Kogo to są wymysły? Ano tego, kto wymyśla prawa nieludzkie, kto wymyśla prawa nieboże, nieboże prawa. I dlatego my tymi niebożymi prawami żyjemy i funkcjonujemy. I dlatego mamy jak mamy. I się nic nie zmieni, będzie jeszcze gorzej, jak nie weźmiemy się do pracy nad sobą. Do pracy nad sobą. Każdy. Indywidualnie. Do tych szeregów przygotowanych, by przyjechać tu, czy przed w domu w izdebce, siąść, klęknąć, położyć się krzyżem, zrobić rachunek sumienia, sam indywidualnie tu, do głębi i powiedzieć, przyjmuję cię, uznaję cię, jesteś moim Panem i jesteś moim Królem i rób ze mną, co chcesz. Bo nie wiem, kochani, bo przecież tyle jest starań, tyle naprawdę ludzi jest świadomych tego dzieła. Znają życie Rozalii Celakówny, znają Quas Primas dokładnie. Ilu już jest teologów, co też opracowali takie analizy. I zobaczcie, no nie ruszymy. No nawet tu się przyjeżdża z obrazem i mówią granda. Rozumiecie, kochani? Zaniedbanie. Potężne zaniedbanie. I mówią za granicą tak, Polacy, skoro tak dużo od was zależy, to czego tak mało robicie? Czego tak mało robicie? A co miłość nam mówi? Nie martw się. Co masz jeść, co masz pić. Ty się martw o Królestwo Niebieskie. Wszystko resztę będzie ci dodane. Znacie na pamięć. Ale pytam, żyjecie tym? To ile czasu poświęcasz, żeby się zastanowić nad życiem prawdziwym? Ile czasu poświęcasz na kontemplacji? Jak oglądniesz serial, to musisz, żeby zmówić później różaniec i się zastanowić nad tajemnicami, ile ty musisz z mózgu wyrzucić. To po co ci to potrzebne? To nie lepiej wziąć różaniec i iść sobie tam gdzieś na spacer i rozmawiać z Maryją? I zastanawiać się nad własnym życiem? Co ci daje film, serial czy plotki? Co one ci wniosą? Nic, zamieszanie w mózgu. żeby móc dotrzeć do Boga, dotrzeć, ta kontemplacja by była mocna, to ty musisz się wyczyścić. Sama wiem po sobie, kochani, bo jak byłam w Afryce na misjach, gdzie tam nie było komputerów, telefonów, telewizji, nic nie było, bo nie było prądu, to ja, jak wzięłam różaniec do ręki, słuchajcie, to ja nie potrzebowałam dużo czasu, żeby dojść, żeby go zobaczyć oczami wiary, oczami duszy. Nie. Czy z Matką Bożą? Absolutnie. A teraz mam problem. No bo jest już tyle informacji, tyle spotkań, tyle jakichś tam historii, że żeby się skoncentrować na tym różańcu, na modlitwie, na jakiejś poważnej literaturze, na poważnych rozmowach, które są zapisane w Ewangelii i one są dla ciebie, no to już jest trochę trudniej. A więc, moi drodzy, jesteśmy narażeni na wiele takich niepotrzebnych informacji. Wyrzućcie to. Zaczynajcie się oczyszczać, żebyście byli narzędziem w ręce Najświętszej Panienki dla dzieła intronizacyjnego. Przeczytajcie sobie encyklikę Quas Primas, bardzo króciutka. Jak tam ten papież pięknie wszystko wyjaśnia. Jak mówi, dlaczego święto ma być, dlaczego kapłani mają o tym mówić. On ustanowił, kochani, to święto na ostatnią niedzielę przed wszystkimi świętymi. Sobór Watykański zmienił teraz na ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Ale, moi drodzy, miał sens. I jedno, i drugie można też przyjąć. Ale to ma sens. Jezus Chrystus Król. Zobaczcie, jak my się przygotowujemy do zmartwychwstania, prawda? Wielki post. 50 dni, prawda? No bo tu jest 40, później jeszcze mamy Wielki Tydzień. I o co chodzi? My już to lubimy, my się nawet, nasz wiek to lubi, nasz rocznik, prawda? Jak my lubimy te kazania pasyjne, prawda? Biegniemy na te gorzkie żale, my się tak chcemy się napełnić. No ale kochani, przecież za chwilę przychodzi zmartwychwstanie. Jezus żyje. On zmartwychwstał, a więc On jest. Tam to już przeszło. Możemy sobie odnawiać, robić rekolekcje, czemu nie? Ale, moi drodzy, my się skoncentrujemy na tu i teraz. A tu i teraz to jest życie Jezusa zmartwychwstałego. On jest. On z tego krzyża go ściągli. Zamknęli w grobie, ale On wyszedł. On wyszedł, moi kochani. Jak Duch Święty powiał, to ci jak poszli, wszyscy oddali za Niego życie. A my też przeżywamy zesłanie Ducha Świętego. O, jak my nawet lubimy te czuwania nocne, czekamy na tego Ducha. I pytam się, i co później? No wychodzimy, no i co? I wchodzimy normalnie w kierat. A przecież myśmy powinni, kochani, myśmy powinni iść. Ten drugi powinien cię zobaczyć. I jak Piłat się przestraszyć, no ma coś w sobie. Skąd on to ma? Moi drodzy, jak wychodził Jan Paweł II, to jak mówili? On coś w sobie ma. Ma coś w sobie ten człowiek. A nasz Wyszyński? On miał coś w sobie. Ale oni się modlili. Oni powiedzieli tak i koniec. I nie było dyskusji z żadnymi innymi ludźmi, bo powiedzieli Bogu tak. I powiedz temu Bogu tak. Bogu powiedz tak. Przeczytaj tą encyklikę. Przeczytaj, zapoznaj się z Rozalią Celakówną. I niech ci nikt nie wmawia, że to jest czarnogród, jak mówią, nie? A co oni chcą? O co chodzi? Chrystus Król, przecież On jest Królem. I koniec dyskusji. No to jak jest Królem, to gdzie jest Jego prawo? To czemu w szkole uczą tak, a nie inaczej? Czemu w pracy oszukują, a mówią, że katolicy? Czemu w Sejmie takie, a inne ustawy mówią, że katolicy? O co tu chodzi? No to jakie tu jest prawo Boże? Dzisiaj jestem tu, a jutro jestem tu? Nie, kochani. Mów tak, tak, nie, nie. Wszystko nadto od złego pochodzi. Wszystko jest powiedziane. Mamy być krystaliczni. Krystaliczni. Wreszcie się tego nauczmy. Jestem chrześcijaninem, jestem katolikiem. Bo, moi drodzy, jak wam mówią, że Eucharystia zaraża, to znowuż nie pójdziecie do kościoła. Na litość boską. Zobaczcie, żeśmy już taką głupotę potrafili sobie w łeb szczelić. To za chwilę jeszcze co ten szatan wymyśli? No jeszcze pewnie gorsze. Jak się, kochani, nie obudzimy, jak nie padniemy na kolana i nie przeprosimy za to, nie wynagrodzimy za tą potężną głupotę, jaką żeśmy się dali wprowadzić jako katolicy, to nie będzie dobrze, bo na bagnie nic nie nabudujemy. Ale na nikogo nie czekaj, bo ty jesteś dzieckiem umiłowanym. To ty jesteś ten, który jest niepowtarzalny. Drugiej takiej osoby na świecie nie ma. On cię kocha. Ty do niego idź. Ty się wzmocnij. Ty się tak wyedukuj, żeby ci nikt nie wmówił, że Jezus Chrystus już jest królem i dajcie sobie spokój. No to jak jest, to dlaczego jest tak źle? Proste pytanie. Bo nie przestrzegamy Jego prawa. Bo nie przestrzegamy. A w intronizacji chodzi o to, żeby wszyscy Jezusowi Chrystusowi się oddali, łącznie z rządem, takie jest polecenie Boże, łącznie z rządem, i żebyśmy się odwrócili od grzechu. Odwrócili od grzechu. I skoro, moi drodzy, Pan Jezus, zobaczcie, wybrał świecką osobę do tego. W tym samym czasie żył Karol Wojtyła, a więc został już księdzem, papieżem. W tym samym czasie żyła Faustyna, a więc swoją misję już spełniona, miłosierdzie Boże. Jan Paweł II spełnił swoją misję, święty. Została Celakówna, świecka, nie siostra zakonna, nie kapłan. To kto się ma najwięcej za to zaangażować? Na co Pan Jezus nam wskazał? Ano świeccy. Mamy się w to zaangażować, przemyśleć, zbadać temat, nie dać się wodzić za nos, iść na rozmowę do księdza proboszcza, jak się przygotujecie, niech on wam wyjaśni Quas Primas, może nawet nie zna. Zapytajcie. Zna ksiądz encyklikę Quas Primas, napisana przez papieża, nikt ją nigdy nie odwołał. No to jeżeli w tej encyklice tak jest i jest sługa Boży zatwierdzona w Rzymie, Celakówna, to proszę nam powiedzieć, dlaczego nawet nowenny nie mamy do Jezusa Chrystusa Króla, przed Chrystusem Królem. Konkretne pytania. Jesteś odpowiedzialny za wiarę. Jesteś odpowiedzialny. Staliśmy się nieodpowiedzialni i nasze dzieci się wypisują z religii. Mamy owoce. Nasza młodzież żyje bez ślubu. Mamy owoce, bośmy się dali tak o. Tak wygodnie, to tak wygodnie, a tak wygodnie, to tak wygodnie. I proszę uprzejmie, kto ponosi konsekwencje? Ano ty ponosisz. Bo ty teraz widzisz to, co twoje dzieci robią i wnuki. I nie masz wpływu, bo są dorośli. Widzicie, moi kochani? To ma wszystko swoje konsekwencje. Dlatego jak będziecie, przygotujecie się, idźcie na rozmowę do każdego księdza proboszcza i z nim rozmawiajcie. Wydrukujcie sobie tę encyklikę. Zbadajcie, przeczytajcie o Rozalii Celak. Pokażcie mu, może nie wie, może pojęcia nie ma, bo ja jak nieraz dzwonię i mówię, że chcę coś powiedzieć o intronizacji, pierwsze pytanie, wiecie jakie jest? Czy jestem od księdza Natanka? No tragedia, no. No tragedia. No wiecie, no dla mnie to jest tragiczne pytanie. Dlatego, moi kochani, powiedzcie, że nie. Jesteśmy tu, mamy encyklikę Quas Primas i mamy Rozalię Celakównej. Proszę nam to wyjaśnić, proszę nas tego uczyć. Zróbmy dyskusję. Przecież to możecie, kochani. Macie siedzieć gdzieś na jakiejś tam potańcówce czy nie wiadomo na czym, to idźcie na konkretną rozmowę z księdzem, waszym duszpasterzem. On jest odpowiedzialny. Wy też jesteście odpowiedzialni. Też nie można na niego wszystko zrzucić, bo to jest wasze życie. Ale bądźcie mocni wiarą i nauczeni pewnych rzeczy. Bo on wcześniej czy później do was dotrze, tylko kiedy to później będzie? Kiedy to później będzie? Intronizacja w Polsce się nie dokonała. Ona czeka na swój czas. Pan Jezus powiedział Rozalii, ja zdecyduję kiedy. Ja zdecyduję kiedy i on zdecyduje i to nastąpi pewno, ale czy ty będziesz w gronie tych, którzy o to walczyli, którzy o to zabiegali, którzy się opowiedzieli jednoznacznie za Jezusem Chrystusem, chociaż mówisz to codziennie w Ojcze Nasz. Dlatego, kochani, jak rozmawiamy z Panem Bogiem, to jest żywy Bóg. To jest żywy Bóg. On słyszy, On widzi, On czuje. To jest żywy Bóg. Więc, moi drodzy, konkretnie, tak jak ty jesteś żywy, masz oczy, masz serce, funkcjonuje, płuca funkcjonują, to tak rozmawiaj. Tylko że On jest zawsze prawy. Jak powie tak, to jest tak, pamiętajcie. Ale jest wszechmogący. I to jest ta ogromna radość. Nie wiem, ile ja mam czasu, muszę zobaczyć, bo ja bym jeszcze chciała, kochani, jeszcze mam chwilkę. Tak na zakończenie. Tak na zakończenie, kochani, chcę wam powiedzieć, skąd we mnie taka pewność. Otóż skąd we mnie taka pewność? Po pierwsze, go kocham, a po drugie, moi drodzy, miłość wysłała mnie na misję do Afryki. I zostawiła dla mnie, bo on wszystkich rozpieszcza, nie tylko mnie, ale ja mówię o sobie na razie, rozpieścił mnie, bo zostawił mi pigmejów. Wiecie, pigmeje to takie plemiona, które żyją w lasach tropikalnych. I ja jeszcze docierałam do tych, którzy jeszcze tam w tych lasach byli, albo co dopiero wyszli i byli przy drogach. To byli jeszcze ludzie tacy prości, tacy niezmanipulowani, tacy prawi. I z nimi było cudownie. Ale czasami trafiałam już na Murzynów Bantu, którzy byli już przez białych wykorzystywani jako niewolnicy, oni już to wiedzieli. Pigmeje nie, bo do lasu nikt nie wszedł, bo tam jest taki komar widliszek, który powoduje malarię i żołnierze umierali, nikt tam nie wszedł. Teraz już wchodzą, no bo wiecie, są lekarstwa, sama mam malarię, żyję. I moi kochani, i ci Murzyni, oni już tacy nie byli. Oni już byli nauczeni, że my jesteśmy nieuczciwi, że my wykorzystujemy, że my kolonizujemy. O, to nie, oni już nas nie lubili. I zawsze było tak, przynajmniej tam w tej miejscowości, gdzie pojechałam, to nie była moja misja, ale takiego mojego przyjaciela księdza, że na mszę świętą przychodzili wszyscy. Ja nie wiedziałam. Myślałam, że mężczyźni to też są katolicy, no bo nie znałam tych panów. Przyszli do takiej szopki, bo to takie kościółki, to tam są takie czasem szopki. Mężczyźni oczywiście siedli sobie w ławeczkach. Dzieci, kobiety gdzieś tam utkane. No i ksiądz wchodzi na mszę. Oni siedzą. Czyta Ewangelię, siedzą. Ja mówię, ojej, jak będzie przeistoczenie, to może chociaż wstaną. Jest przeistoczenie, kiedy wiecie, już same kolana chodzą, jak już ktoś przeżywa Eucharystię, to już wie. Siedzą. Ja mówię, o nie, wstanę, nie wiem jak, ale ja po prostu ich z tej szopki wyrzucę. I na tym stole, gdzie odbywała się Eucharystia, takim ledwo stał, bo był taki sklekotany, leżał ten mój krzyż misyjny. Tak popatrzyłam, mówię, och, no skoro ty tu jesteś najważniejszy, nie mam nic do powiedzenia, zostałam. Skoro ty pozwalasz, no to co ja mam tu do powiedzenia? Skończyła się Eucharystia, bo oczywiście do komunii nie poszli. I zaczęło się. Ksiądz taką lampę dał, bo już było ciemno, taką gazową. I pytania. A czego wy katolicy tak? A czego wy tak? A czego wy tak? Bo to byli czarny islam, plenewanżil, afrochrześcijaństwo. Wszystko zeszło. Mężczyźni. Ojej, ten biedny ksiądz po całym dniu już chodzenia po tych chałupkach już był naprawdę ledwo żywy i zadali w końcu pytanie, a czego wy katolicy macie tyle sakramentów? I ksiądz już bidny, ja mówię, proszę księdza, jak ksiądz pozwoli, to ja odpowiem na to pytanie. On mówi, dobrze, ja się chociaż napiję. No i ja wstałam i mówię, panowie, nie będą ze mną gadać. Nie, ja jestem kobieta. To. Ja mówię, dobrze, co dla was jest najważniejsze? Nie powiedzą mi. Więc ja im mówię, czyż nie rodzina? O tak, dla nas w Afryce najważniejsza rodzina. Tata, mama, dzieci, to jest to. Ja mówię, no właśnie, Kościół to taka rodzina. Mamy jednego tatę i jedną mamę. Wszyscy na całym świecie. Rodzimy się jednakowo przez chrzest. Jednakowo. W Polsce, w Afryce, wszędzie jednakowo się rodzimy do tego domu. w każdej rodzinie ojciec odpowiedzialny za pożywienie, tak? O tak, 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 mi mówią. Ja mówię, no właśnie, mamy Eucharystię. Tata nas karmi jednakowo, żeby nikt nie miał pretensji, jednakowo. No jak w każdej rodzinie są ludzie młodzi, chcieliby razem być, kobieta, mężczyzna, inna osobowość zupełnie, żeby mogli funkcjonować, to ich umacnia w sakramencie kapłaństwa. No w każdej rodzinie dochodzi do nieporozumień, prawda? Kłócimy się, czasem się nie ma porozumień między ojcem, matką, dzieckiem, żoną, mężem. No to mamy sakrament pojednania, jednamy się z tatą, z mamą, z sobą nawzajem. W każdej rodzinie są ludzie starsi, schorowani, na czas cierpienia, na czas przejścia na drugą stronę życia. Mamy sakrament namaszczenia chorych. No i w każdej rodzinie, gdyby tata myślał inaczej, mama inaczej, dzieci inaczej, rozpadnie się rodzina, prawda? To my mamy bierzmowanie. On nas tak umacnia duchem mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. No wszystko nam daje, żebyśmy mogli funkcjonować. I teraz, żeby po prostu nam to nie brakło tego, żebyśmy to wszystko mieli, żebyśmy mieli to, co nam tata daje dla rodziny, no to sobie wybiera mężczyzn, umacnia ich w sakramencie kapłaństwa, żeby szli i to rozdawali. I pytam, panowie, który byście odrzucili, żeby rodzina mogła dobrze funkcjonować? A cisza. Za chwilę wstają. Mądry ojciec taką rodzinę wymyślił. Wszystkie są potrzebne. Mądry ojciec taką rodzinę wymyślił. To ja was pytam, czego wam brakuje w Polsce? Brakuje coś? Niczego. Należymy do najbogatszego kraju na świecie. Bo jak się tak przejedziecie świat, to dopiero byście zobaczyli, jak wyglądają świątynie, jak wyglądają kościoły, jaka jest tam spowiedź, jak wygląda Eucharystia, jak często jest Eucharystia. Dopiero byście zrozumieli, w jakim jesteście raju, w jakim bogactwie, kochani. Codziennie możesz być na mszy. Nie do pomyślenia w innych państwach. Bardzo często. Już bardzo często. A ty nawet nie musisz jechać 20, 30, 50 czy 100 kilometrów, bo masz często przed domem. Zobaczcie, moi kochani, jak jesteśmy rozpieszczeni. Co zrobiła królowa Polski? Jak zadbała o nas? Dlatego ma prawo tu jej syn być królem. Skoro nas wybrała, ona sama. Niech nam nałoży tę koronę swojemu synowi, ale jak nałoży? Jak my tak żyjemy, jak żyjemy? No musimy, kochani, zrobić rachunek sumienia. Musimy się wziąć do roboty, odnowić to oblicze tej ziemi, odnowić, bo co po sobie zostawimy? Zgliszcza? Rodzice nasi i dziadkowie po wojnie musieli wszystko budować, ale wiarę przekazali, bronili jak trzeba, a my wszystko mamy, a rodziny rozwalone, prawda? Więc, moi kochani, przegraliśmy czas, ale jeszcze żyjemy. A więc mamy jeszcze czas z tego bogactwa zaczerpnąć i być mocnym wiarą. Tu, moi drodzy, są też osoby, które podjęły się sprawy intronizacyjnej. Zamość, ten ksiądz, który dzisiaj miał katechezę, ich tutaj już nie ma, pewnie wyjechali, tak? Są! O, no to może pani coś powie. 9 miesięcy, moi kochani, przerobili sobie taką nowennę 9-miesięczną. Co miesiąc się spotykali, 16 ze względu na Andrzeja Bobolę. Wiecie, kto się teraz wziął za intronizację? Święci. Ogromnie Andrzej Bobola pomaga. Stasiu Kostka, biskup Stanisław. Mówię wam, bo biorę w tym udział. Są niezwykli. Oni się chyba w tym niebie już zdenerwowali, że jesteśmy za słabi, dlatego wzięli się za to święci. Przerobiliśmy tę nowennę przez 9 miesięcy. Macie te książeczki, może nie macie. I moi drodzy, każdy miał Chrystusa Króla obraz w domu. Bierze sobie na tydzień. I przez tydzień przerabia sobie własne rekolekcje w zamkniętej izdebce i oddaje się Jezusowi Chrystusowi Królowi. Zamość to zakończył. Teraz Łazany podjęły właśnie takie zadanie i pięknie realizują 14 każdego miesiąca, bo nasz arcybiskup Jędraszewski 14 ogłosił w naszej diecezji, że ma być msza za ojczyznę, bo było 14, był chrzest Polski. I dlatego w Łazanach zawsze 14 się modlimy i przerabiamy sobie, też tam mają obraz i chodzi po domach. I dobrze by było, żeby w waszych parafiach też się tak stało. Ja oczywiście przyjadę, katechezę zrobię, z księdzem porozmawiam, ale to wy tam jesteście. To wy musicie pewne rzeczy zrobić, żeby można było otworzyć taką formę przygotowania formacyjną, dlatego by uznać Jezusa za Króla i Pana. Ponieważ pewnie już jest koniec, to my teraz wam przeczytamy, bo się pomodlimy, chcemy się oddać Jezusowi Chrystusowi, Królowi Panu. To, co robimy teraz zawsze, Łazany już mają książeczki, można wziąć, bo chcieliśmy, bo też będziemy wyjeżdżać, jeszcze tu z wami razem oddać się do dyspozycji Jezusa Chrystusa Króla i później chcieliśmy odmówić sobie tu koronkę do Bożego Miłosierdzia. Więc jeśli tak, to byśmy to zrobili, tak? To bardzo proszę, moi drodzy, bo wiem, że Zamość już chce wyjeżdżać, tak? Tylko no to jeszcze to zrobimy. Więc kiedy sobie zrobisz sam rekolekcję w domu w zamkniętej izdebce, na każdy dzień jest tu modlitwa, to w niedzielę, kiedy przychodzisz do kościoła na Eucharystię, oddajemy się. Możecie mieć inne akty, tych aktów jest sporo, ale my akuratnie się tym posługujemy. Ja. Mówisz swoje imię, jakie masz, nie? No właśnie. W obecności wszystkich aniołów, chórów anielskich, mojego anioła stróża, mojego patrona i wszystkich świętych wraz z Najświętszą Marią Panną Królową Polski, przyrzekam Tobie, Panie Jezu i Królu, słuchać Twojego głosu, przestrzegać Twoich ustaw i praw w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym. Bądź królem mojego umysłu, woli i serca. Posyłaj mnie, gdzie chcesz, abym głosił Twoją naukę i Twoje prawo. Pozwól mi być narzędziem w Twoich rękach do budowania Twojego królestwa na ziemi. Spraw byłbym świadkiem Twojej prawdy, świadkiem dla innych na Twojej drodze i bezkompromisowym walce ze złem. Chcę służyć tylko Tobie, działać przez Ciebie, z Tobą i w Tobie. Tak mi dopomóż Bóg. Jezu Chryste, bądź królestwo Twoje, bądź wola Twoja w moim życiu, w mojej rodzinie, w mojej ojczyźnie i na całym świecie. Amen. Święty Michale Archaniel, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Święty Maksymilianie Kolbe, módl się za nami. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. I koronkę. A teraz koronkę, tak, moi kochani. Mówimy sobie koronkę. Te oklaski dla Pana Jezusa. Zamość żegnamy. Wiemy, że oni pomodlą się koronką w drodze, a wszyscy, którzy chcecie jeszcze z nami się tutaj pomodlić, to Pani Ania poprowadzi teraz koronkę do Bożego Miłosierdzia. Akurat wybija 15. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę, bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci duszę i bóstwo najmilszego Syna Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze całego świata. Dla Jego bolesnej męki. 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 Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu. Maryjo, Matko Miłosierdzia, Święty Janie Pawle II, Święta Siostro Faustyno Kowalska, Święty Błogosławiony Księże Michale Sopoćko, Święty Maksymilianie Maria Kolbe, wszyscy nasi święci patronowie, Królowo Polski, Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Kochani, zanim odejdziecie, a nie chcemy, żebyście już odchodzili, ale jeśli ktoś chce, to zachęcam tutaj, zabierzcie te plakaty nasze na wielkie zawierzenie do swoich parafii. Tu jest też program. Pani Ania Krogulska będzie w czasie wielkiego zawierzenia aż 3 dni, 3 różne konferencje. Będą też rekolekcje maryjne i wiele, wiele innych ciekawych osób, tematów, które będą podejmowane. I teraz kto jeszcze ma chęć, może zadać pytanie. Możemy usiąść. A można książeczki kupić. Gdzie one są? Tutaj. Ktoś będzie tam stał z tymi książeczkami? Agnieszka niech stanie z książeczkami. Kto chce kupić książeczki, to u Agnieszki. Dobrze, natomiast kto by chciał zadać pytanie, to podnieście rękę. Ja już idę do pani, dobrze? Panią Manię poprosimy, żeby już stanęła sobie przy ambonce, a my będziemy zadawać jej pytania. Ja chciałam zapytać, jak się ma do tego, co pani dzisiaj powiedziała, intronizacja. Nie, to zaraz usłyszę. Nie, chyba nie słyszę. To tam proszę, niech ktoś się zajmie tymi książeczkami, pomóc pani Ani. A nie wiem, gdzie ojciec jest? Ja jestem tutaj, na sali. Tutaj, tu, proszę w moją stronę, tu, na salę, tutaj. My tutaj, pani będzie tam mówić, a my tutaj zadajemy pytanie. Bardzo proszę, kochani. Ja chciałam się dowiedzieć, jak się ma intronizacja dokonana kilka lat temu w Krakowie. Sama w niej uczestniczyłam. Czy to znaczy, że tamta intronizacja jest niedokonana? Wprawdzie był tam prezydent Polski, nie było rządu. Tak, kochani, już odpowiadam. To było w 2016 roku, kiedy ta sytuacja była taka bardzo trudna w Polsce. Episkopat Polski podjął decyzję, że musi się tą sprawą zająć i wyznaczono księdza biskupa Andrzeja Czai, metropolitę opolskiego, który miał zbadać sytuację. Ksiądz Andrzej Czaja, ja z nim miałam co miesiąc kontakt, bo dowoziłam do niego ludzi wszystkich związanych z różnych stowarzyszeń i myśmy w końcu stworzyli taki zespół. Ksiądz biskup powołał 10 biskupów, w tym też byli arcybiskupi i myśmy się co miesiąc spotykali przeważnie w Częstochowie albo w Opolu i żeśmy starali się coś zrobić takiego, żeby do tej intronizacji doprowadzić. Napisaliśmy akt intronizacyjny na 1050-lecie Chrztu Polski i miał to być akt intronizacyjny, ponieważ episkopat Polski uznał, nie wiem, myśmy nie byli na tym spotkaniu, to trudno mnie jest powiedzieć, że nie będzie to akt intronizacyjny, tylko akt jubileuszowy. I ten akt został odczytany jako akt jubileuszowy i to było bardzo ważne, bo tyle tylko można było w tym czasie zrobić. Tyle ksiądz biskup Andrzej Czaja, który bardzo się zaangażował i naprawdę zrobił co mógł, uważam, żeby przekonać biskupów, jak ważną rzeczą jest intronizacja. Ponieważ ksiądz Andrzej Czaja jest dosyć mocną osobą, więc on potrafił pewne rzeczy tam w tej episkopacie przeprowadzić, ale nie udało się zrobić tego tak, jak być powinno. Tylko ksiądz biskup Andrzej Czaja nam powiedział, zróbmy takie jakby przejście przez bramę, początek, zróbmy to, co można, przejście przez bramę, początek. Być może nie byliśmy jako naród przygotowani do tego, żeby to nastąpiło. Bo moi drodzy, za takim aktem idzie automatyczne działanie, prawo wtedy jest Boże, prawo wtedy jest Boże. I to ma być rząd, tak jak zresztą Pan Jezus przekazał Celakównie, to ma być rząd i episkopat. Na czele oczywiście, jak tam powiedział, na czele z rządem. No więc tam się w ogóle prezydent nie wypowiedział, oczywiście był jako człowiek tam był, natomiast nic nie wypowiedział się, natomiast akt jubileuszowy z okazji 1050-lecia został przeczytany jako akt jubileuszowy. To było bardzo ważne dlatego, że księża, którzy właśnie, tak jak wam powiedziałam, nie są w ogóle większość zorientowana, o co tak naprawdę wchodzi w intronizacji. Bronią się właśnie tym, że mówią Natanek i koniec, a ksiądz, jak wiemy, Natanek po prostu ma swój problem, nie będziemy w niego wchodzić, więc po prostu zamykają sprawę. I to jest bardzo trudne. Więc być może wasza praca w parafiach, wasza osobista praca do czegoś doprowadzi, ale to był akt taki, który pozwalał proboszczom całej Polsce, jakby się nie bać tego tematu, bo episkopat wypowiedział się, że był ten akt. Myśmy oddali Panu Jezusowi wszystko, bo ten akt był tak napisany, że zresztą macie ten akt, możecie tam zobaczyć, jak on jest napisany, żeby królował i w państwie, i w narodzie, i w szkole, i w pracy, i w społeczeństwie, wszystko. Ale intronizacja jako taka, intronizacja, gdzie naród obiera Jezusa Chrystusa Królem Polski, zwraca się do Boga, odchodzi od grzechu, jeszcze nie nastąpiła. Ale pozwala mówić o tym w tym sensie, że nowenny są przed Chrystusem Królem. Można robić sympozja, można robić spotkania. I to nie jest, że się jest poza Kościołem. Tylko w Kościele się jest, kiedy się na ten temat mówi i bardzo ważne jest, żeby była bardzo duża świadomość wszystkich Polaków, jaka jest misja do spełnienia narodu polskiego. Bo z narodu polskiego już wiemy, z dzienniczka Faustyny ma wyjść iskra, prawda? Iskra, która przejdzie przez świat. Polska, jak właśnie Miłość mówiła, będzie mocna, będzie mocna, będzie takim światłem dla innych narodów. Ale tylko wtedy, kiedy będzie Boża, kiedy będzie z Jezusem Chrystusem na czele. Oczywiście mamy, kochani, królową Polski. Sama się wybrała, w związku z czym mamy się na kim oprzeć. Dlatego dzięki ojcu Mirosławowi przyjeżdżamy tutaj do Niepokalanowa, bo tu jest jej królestwo. Ona jest królową, bo urodziła też króla. Królowa rodzi króla, prawda? Więc jest to tak logiczne, że przez Maryję, z Maryją i w Maryi chcemy to robić. Tu nie będzie żadnych grup, grupeczek, jakichś tam nie wiadomo stowarzyszeń. Przy Maryi, tylko przy Maryi, z Maryją będziemy to tu robić. Dlatego pierwsza taka konferencja była dzisiaj. Jeżeli ojciec pozwoli, to będziemy się tu gromadzić, formować, modlić, błagać Boga i królową Polski, żeby pomogła nam, bo po moim doświadczeniu, kochani, my jako ludzie tego nie zrobimy, bo przy tym temacie zawsze się zaczyna kłótnia, zawsze się pokazuje pycha, zarozumiałość, wszystko się rozwala. Ale przy Maryi ona się nie da nabrać. Bo wiecie, my się damy nabrać, bo jesteśmy ludźmi, ale Maryja Matka się nie da nabrać. Ona po prostu zawsze jest w prawdzie. Ona nam pomoże. Może w temacie do powiedzenia, tak mi się wydaje, że ten akt można też odnieść troszeczkę do sytuacji poświęcenia świata niepokalanemu sercu Maryi. W 1942 roku papież Pius XII dokonał 2 razy takiego aktu i chociaż wiemy, że nie był takim, jakim powinien być, to mimo wszystko przynosił swoje owoce. I być może ten z 2016 jest takim otwarciem drzwi do kolejnych, już pełniejszych czy całkowitych. Na pewno. Takim krokiem do przodu. Bardzo dużym krokiem do przodu, tak. Szczęść Boże, to tutaj Małgorzata. Bardzo Pani dziękuję za konferencję i bardzo podziwiam za pokorę i naprawdę, bo to się rzadko zdarza. Także temat intronizacji jest mi rzeczywiście znany. Uczestniczyłam w tym, jak tutaj w Polsce zaczął się ten ruch. I dzisiaj rzeczywiście zamknęłam się przez to, co się działo wokół księdza Natanka. Bardzo się zamknęłam na to. Ale po dzisiejszej konferencji chcę działać, chcę dalej kontynuować to dzieło. Natomiast proszę powiedzieć, jak się bronić przy takich atakach. No, o, to pewnie wszystko z księdzem Natankiem i tak dalej. Ludzie mają dystans, tak? Tak. Tak. Bardzo proszę o komentarz. Moi drodzy, dziękuję. Właśnie to jest to pytanie i z tym się spotykamy i na to jest bardzo trudno przekonać księdza, bo wiecie, w parafii możesz dużo zrobić, kiedy masz akceptację księdza proboszcza. To wtedy tak. I bez księdza proboszcza też nie ma co robić, moi kochani, dużo, dlatego żeby nie było jakiegokolwiek podziału, bo żaden podział do dobra nie prowadzi. Więc jeśli właśnie idziesz, mówisz, że chciałabyś się zaangażować w to dzieło, to tak jak powiedziałam, Quas Primas, to jest nauka Kościoła, encyklika papieska z 1925 roku z grudnia. Quas Primas Pius XI, wspaniały papież, legat papieski w Polsce. To on beatyfikował Andrzeja Bobolę, kochał Polaków, nie uciekł w czasie wojny. Wspaniała postać. Ten napisał encyklikę Quas Primas i wziąć Rozalię Celakównę, nie bać się już jej, dlatego że jest już sługą Bożym zapieczętowana w Rzymie. A więc to nie jest osoba, o której nie możemy mówić głośno i modlić się za jej wstawiennictwem. Więc jak macie jakiś potrzebny cud, potrzebujecie, to cud, módlcie się za wstawiennictwem Rozalii Celakównej, bo możecie jej bardzo pomóc w ten sposób, bo wtedy idziecie, proszę, jest cud uzdrowienia, cud nawrócenia czy cud. I to już można robić i z proboszczem bardzo otwarcie rozmawiać. Rozalia Celakówna, sługa Boży, zarejestrowana, już jest ogłoszona w kościele i Quas Primas. To jest, no i przede wszystkim w tym momencie, moi kochani, już są biskupi od tego, a więc najpierw był biskup Andrzej Czaja, teraz jest biskup Stanisław Jamrozek, o którym wie, że jest dzisiaj to spotkanie. Był nawet zaproszony, ale nie dał rady przyjechać, bo ma spotkanie teraz z tymi wojownikami Maryi dzisiaj. Więc, ale na pewno kiedyś Ojciec tutaj sprowadzi. Tylko też dopowiem tutaj odnośnie sługi Bożego, bo my mamy tutaj sługę Bożego Inocentego Marię Wójcika. Rok temu otwarty proces i nasz prokurator generalny, ten, który zajmuje się kanonizacją, powiedział nam, że możemy się modlić, ale tylko prywatnie. Nie można publicznie przez jego wstawiennictwo, typu na mszy świętej. Nie można zamawiać mszy świętej przez wstawiennictwo sługi Bożego, dopiero jak zostanie błogosławionym, bo inaczej możemy mu zaszkodzić w procesowi. Natomiast prywatnie, jeśli mamy jakieś prywatne nasze osobiste, możemy odprawiać modlitwy, modlić się, prosić i możemy to spisać, jeśli jest jakaś łaska. Tak, i dać to do osoby, która zajmuje się procesem beatyfikacji. Czy jest jeszcze jakieś pytanie? Odważnie, tak. Pan ma. Ja mam takie pytanie. Mamy królową Polski w Częstochowie na Jasnej Górze, a króla Polski chcemy mieć w Niepokalanowie. Czy będzie rozdźwięk między królem a królową? Moi kochani, królowa Polski na Jasnej Górze nie przeszkadza, że jest królową Polski w Niepokalanowie, bo ona jest królową Polski wszędzie. Ale chodzi mi o to, że królowa idzie zawsze z królem. Tak, moi kochani. Tam, gdzie jest Jezus, tam jest jego matka. W związku z tym mam tutaj takie wątpliwości. Tak. Nie, bardzo logiczne. Ja nie mam wątpliwości, bo już wam wyjaśniam. Gdzie była koronacja Matki Bożej na Królowę Polski? Lwów. We Lwowie. Przyjmuje się tradycyjnie, że tym tronem jest Częstochowa. Licheń mówi o Maryi Królowej Bolesnej Królowej Polski. Rokitno czci Matkę Bożą z orłem na piersi. Czy król, królowa nie może mieć różnych siedzib? No, ja chcę wam tylko powiedzieć, że ten obraz, który jest za mną, ma swoją siedzibę w oryginał. On został zaniesiony na Jasną Górę. I on na Jasnej Górze był złożony jako dar dla Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, aby sama nałożyła koronę. Od samego początku tak było, ale kochani, jest tak ogromnie dużo zamieszania i też koło tego obrazu, że kiedy Paulini wystawili obraz, to już było tyle wojny, że nie we właściwym miejscu, że oni już byli też zmęczeni sprawą z tym obrazem, nie podjęli jednoznacznej jakiejś decyzji i po 10 latach tego obrazu gdzieś tam był schowany u Paulinów na Jasnej Górze, został zabrany do Chojnej. Chojna to jest taka miejscowość Chojna Królewska koło granicy niemieckiej i to jest diecezja, w której jest arcybiskupem ksiądz Dzięga i w świątyni, w której on się znajduje, to jest kościółek Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chojnej, jest teraz obraz piękny, ten sam, taka sama wielkość, tylko oryginał, bo to jest kopia. I ksiądz arcybiskup Dzięga dał tytuł tej świątyni Sanktuarium Najświętszego Serca Jezusa i Sanktuarium Króla Polski. Więc ta oryginał znajduje się w Chojnej. A ja tam byłem i rekolekcję prowadziłem. Tak. I tam już jest hymn, tam można pojechać, tam można się modlić. Dużo już ksiądz spisuje cudów, już jest księga, więc jakbyście chcieli kiedyś, to można. To jest kopia z tego samego okresu czasu, zrobiona wtedy, kiedy był namalowany oryginał, namalowany w Polsce. Bo często słyszycie, że jest to obraz polonijny. Moi kochani, ten obraz jest namalowany w Polsce, w Jabłonicy Polskiej, przez polskiego malarza. I Polacy za namalowanie zapłacili. My, Polacy, z kilku tam zebraliśmy się i żeśmy sfinansowali. Natomiast korona, którą widzicie, ona jest cała złota, została przywieziona przez Polonię z Chicago. Berło, już się dołączyła inna Polonia, a więc tam je trochę z Nowego Jorku, trochę z Kalifornii i też przywieźli. Natomiast pierścień też jest złoty i to zrobili Polacy plus Polonia z Kalifornii. Natomiast też już jeszcze te dwie, co widzicie, takie klamry, one są też ze złota i przywieźli też Polonusi. Także jest to obraz, który miał nas łączyć. Bo ja jak pojechałam na misję z całunem do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych, to tam wszyscy mówili o intronizacji. Tam, jeśli ty pojechałeś i mówiłeś o Panu Bogu, a nie mówiłeś o intronizacji, albo nic nie wiedziałeś, to dla nich byłeś po prostu niepatriotą. To ty w ogóle nie wiesz, o co chodzi w świecie. Więc trzeba było tym tematem się zająć, a ponieważ tam była wielka kłótnia, bo tak jak wam mówię, kto się bierze za intronizację, dochodzi do podziałów. Dlatego może nas tylko połączyć Maryja i nie odejdziemy od niej po prostu, dopóki się to nie stanie. Nie ma gdzieś czego szukać innego. To tam była wielka wojna między jednymi, drugimi. No, jak ja to widziałam, naprawdę tragedia. I wtedy postanowiłam, bo Polonusi chcieli namalować obraz Chrystusa Króla Polski, zanieść go na Jasną Górę. No bo tam jest Królowa Polski, to co pani widziała, taka logika to niby po naszemu. I wtedy jeden z przełożonych Paulinów się zgodził, ale później już nie odbierał od niej telefonów, od tej pani Krystyny. Może oglądacie taki program Radio Chrystusa Króla z Chicago, to właśnie ona. I ja wtedy powiedziałam, słuchaj, no to zróbmy coś, co by nas łączyło. My, Polacy, sfinansujemy obraz i namalujemy, a wy zróbcie koronę. I tak się stało. Także jest to obraz, który nas wszystkich łączy. Jakbyście zobaczyli na obraz namalowany przez księdza, na który zlecił ksiądz Tadeusz Kiersztyn z Krakowa, to ten obraz jest bardzo podobny. Dlatego, że taki chciałam. Bo w sumie decydowałam o tym, jak ten obraz ma wyglądać. Chodziło mi o jedność, dlatego zapytałam, bo wtedy jeszcze żył, bo ksiądz Kiersztyn już nie żyje, zginął w wypadku, czy ja mogę wykorzystać koronę, którą już wyście zrobili dla Chrystusa Króla. Miał być ukoronowany w Krakowie, w Bazylice Najświętszego Serca Jezusa. Na to nie było zgody, dlatego ta korona, jak tam będziecie, jest przy stopach Pana Jezusa. I czy mogę? I on mówi, tak, proszę wykorzystać koronę. I mi podpowiedział, niech on nie ma sznura, tylko mu zróbcie pas. Dlatego ma Pan Jezus pas, a tamten ma sznur. Oczywiście też były kłopoty, że myśmy plagiat zrobili czy co, ale to jest naprawdę niepoważne. Dlatego wam mówię, kochani, trudny temat intronizacja jest ogromnie. Wiecie dlaczego? Bo zabieramy teren diabłu. Tu chodzi o władzę. Tu nie chodzi o kult, tu chodzi o władzę. Bóg ma władzę. My respektujemy Jego prawo. Rozumiecie? No to zabierasz plan szatana, nie? I to jest ta walka o prawo. O to, co Jezus zginął na krzyżu. Jesteś królem, że trzeba zabić. Tylko, że król zmartwychwstał. Rozumiecie? I dlatego szatan wykorzysta każdy fragment twojej nieuformowanej woli. Dlatego jak się ktoś bierze za intronizację, kochani, to modlitwa. Modlitwa i jeszcze raz modlitwa. Bo cię wyniesie, on cię poniesie, jakiś ty jest wielki, wybrany przez Pana Boga. Teraz będziesz jego ministrem, czy nie wiadomo kto. Jak cię później rąbnie o ziemię, z tego nie ma nic. Dlatego, moi drodzy, po moim doświadczeniu wieloletnim wiem, tylko Maryja, bo tu nie zbłądzisz. Tu jest prawda. Ona to zrobi. Ona doprowadzi, ale musimy przy niej być. I to, co dzisiaj było, oddanie się Najświętszej Panience do dyspozycji. Do dyspozycji Najświętszej Panienki, do dyspozycji. Ona już będzie wiedzieć, co zrobić. Ale do dyspozycji, jak też była ta homilia, to do dyspozycji. Rozumiecie? A nie, że dziś tak, a jutro to już po mojemu, nie? Ale proszę, bardzo proszę o pytania, jakby jeszcze były, to chętnie. Jest pytanie, tak? Ja będę musiał się pożegnać, ponieważ mam spotkanie, także ja bardzo serdecznie dziękuję wam wszystkim, przede wszystkim pani Ani. Ja również dziękuję. I do następnego spotkania w sierpniu już będzie 3 dni. Pani Ania u nas 9 konferencji wygłosi różnych. Tutaj są programy, także zachęcam jeszcze te plakaty i programy zabrać. No i jeśli macie pytania, to oddaję tutaj mikrofon. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Patryk Topolewski z Gdańska. Dziękujemy bardzo za tą konferencję i że podziwiam pani energię też, wspaniale. Słyszałem, że jesteśmy chyba drugim krajem, który dopiero intronizował Jezusa. Nie wiem, czy to Kolumbia, czy Wenezuela zrobiła to przed nami. I też pytanie, czy oni zrobili to porządnie, czy zrobili tak jak my? Nie, no na pewno ich ocaliło. Oni się poddali sercu Jezusa. Więc jak najbardziej, chociaż ten, który umierał, to na ustach miał: niech żyje Chrystus Król. Więc moi drodzy, no, jest taka sytuacja, że jeśli my tego nie zrobimy, a to na pewno będzie zrobione, bo miłość mówiła, że nigdy nie jest wrzucone słowo z nieba na ziemię, żeby nie zrobiło swojego i nie wróciło do góry, to zrobi to naprawdę któryś kraj, no i będzie z nami jak będzie, po prostu nie zdamy egzaminu. Dlatego jest to tak ważne i tak do przeprowadzenia, ale tu jest dużo racji, że na pewno o Quas Primas nie wiedzieli i o Rozalii Celakównie, o tej misji. Natomiast rzeczywiście oni, oddając się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, po prostu bardzo dużo dobra zrobili w swoim kraju. Tak, to jest prawda. Chyba jeszcze taki film szedł, a już nie pamiętam jaki, ale wiem, że ten święty młody człowiek, który umierał, ale to było jeszcze wcześniej dużo, to właśnie umierał ze słowami: niech żyje Jezus Chrystus Król. Tak. Także na razie jako takiego państwa, które by całkowicie się podporządkowało pod prawo Boże i wytrwało tak, żeby było takim światłem, no to na razie w świecie nie mamy. I to była Kolumbia czy Wenezuela? Nie. A to jeżeli to Kolumbia, bo Wenezuela na pewno nie. Ale ja też już nie pamiętam, czy to była chyba Kolumbia. Kolumbia, tak, ma pan rację, Kolumbia. Ale Kolumbia to była teraz. No, ja to sprawdzę, ja przepraszam, ale już tak dawno to oglądałam, ale to nie były te czasy, nasze, tak, te nasze współczesne, bo była ta walka o tych ludzi, którzy zostali porwani, prawda, i oni, oddając się Maryi, sercu Jezusa, tych ludzi wyciągli z tego więzienia, prawda, coś, co było nie do zrobienia, i to jest wiek XX, jak najbardziej, bo to była jeszcze w XX wieku, nie w XXI, bo my dopiero mamy 2,22, no to chyba to było pod koniec lat 20. Już może mi się myli, nie wiem. Ale to nie była intronizacja. Ja przynajmniej na ten temat nic nie wiem, że była taka przeprowadzona intronizacja, gdzie cały rząd, gdzie całe społeczeństwo, tutaj mamy siostrę z Salwadoru, to może wie, bo to jest Ameryka Południowa, więc żeby się zwrócili całkowicie, odeszli od grzechu i podporządkowali się pod prawo Boże. Jak tam było, siostro? Tak, właśnie, tak. Tak, właśnie, też mam taką wiedzę, ale... Ale wiem, że w Kolumbii właśnie zaczęli teraz niedawno robić egzorcyzmy w więzieniach i że niby to działa, także no coś ciekawego. A egzorcyzmy działają niezależnie od intronizacji, moi kochani. W Zamościu, jak zrobili intronizację 25 lat temu, i zrobili również intronizację, bo to się dokonuje w Polsce, to się dokonuje w miastach, to się dokonuje w wioskach, to się już dokonuje. Ludzie się formują, robią sobie rekolekcje, idą do władz tych samorządów, gromadzą się, tak pięknie zrobili 25 lat temu w Zamościu. Dlatego myśmy teraz z okazji 25-lecia intronizacji w Zamościu robili na nowo rekolekcję, bo to jest ten jubileusz. Więc oni, jak zrobili intronizację w więzieniu, to wyobraźcie sobie, że 2 już mają karmelitów z więźniów. A więc efekty są niezwykłe, to są cuda po prostu. papież przyjechał, nigdy ich nie dotknęła żadna zaraza w Zamościu. To oni mają piękne doświadczenia owoców intronizacji, którą przeprowadzili, ale to nie chodzi o to, żeby jakieś, chodzi też o to, że jednostka, miasto, państwo, miasto jedno, miasto drugie, chodzi o to, żeby cały naród, wiecie, cały naród z rządem na czele. Więc w każdej wiosce możecie sobie to zrobić, prawda? W każdej gminie, w każdym województwie można to robić i to trzeba robić, kochani, ale to trzeba nieustannie też i odnawiać, bo to, no cóż, no możesz się najeść na tydzień, no nie możesz się najeść na tydzień, to musisz jeść codziennie, żeby żyć. Więc z duchem jest tak samo. Przecież ty funkcjonujesz, ty grzeszysz, ty odchodzisz od Boga, więc na nowo te rzeczy się po prostu robi. I chodzi o to, żeby doprowadzić, żeby to było w całym naszym narodzie. A więc w każdym mieście, jakbyście to zrobili, w każdej wiosce, pięknie by było. Pięknie. Ale to się dokonuje, w Polsce się dokonuje. W Polsce się dokonuje, ja myślę, że pewnie w Łazanach, jak skończymy nasze rekolekcje 9-miesięczne, kiedy Jezus Chrystus przejdzie przez wieś, no to pewnie też to zrobią. Natomiast zauważyłam jedną zależność, kochani. Wiecie, jakie kościoły, jakie parafie się zgadzają na te rekolekcje? Gdzie jest Andrzej Bobola. Niesamowite. Są 3 teraz w Polsce. Wszędzie jest Andrzej Bobola w relikwii i on jest... Stąd mówię, że teraz za intronizację wzięli się święci. Pomagają nam święci. W Łazanach też jest Andrzej Bobola. W Głuszycy jest Andrzej Bobola. Nie nazwa kościoła, mają relikwie. I u księdza Żura, który miał gdzieś katechezę, jest Andrzej Bobola. Ale myślę, że Maksymilian Kolbe to samo, skoro tu jesteśmy. A więc on to wziął w swoje ręce, Maksymilian Kolbe, i on mówi, to tu, nie po kolana, to tu róbcie, nie? Tak czuję, że on jest z nami i no i cieszy się w niebie, bo pozbiera tych wszystkich wielkich Polaków i oni to zrobią, oni nam pomogą. Oni nam pomogą, bo moi drodzy, w tej sytuacji, jaką mamy, to nie mamy wyjścia. Nie mamy wyjścia. To nawet to nie chodzi o to, jakie my będziemy mieli czołgi czy samoloty. Naprawdę nie. To chodzi, jaką będziemy mieli wiarę. Bo Jan Paweł II powiedział, nie tam się tworzy polityka, na salonach politycznych. Nie. Politykę się tworzy tam, gdzie się ludzie modlą na różańcu. Tam się tworzy politykę. Także mamy całą moc w ręce, mamy różaniec. I dlatego jeszcze raz powtarzam, nie po kolana. Nie po kolana. Nie mamy innych obrońców, bo jesteśmy Słowianie, my jesteśmy tacy naiwni. My jesteśmy bardzo naiwni, my może serce i dobre mamy, ale naiwni jesteśmy. I dlatego nami musi ktoś kierować. Więc jak kierują ludzie, to zobaczcie, na co nas wyprowadzili. A jak nas będzie kierował Jezus Chrystus i Maryja, nie ma szans. Nikt z nami. Dlatego, kochani, zjeżdżajcie, módlcie się i rozmawiajcie z proboszczami. Tutaj jest pani taka, która, ona by wam mogła powiedzieć, jak to zrobić, żeby proboszczów przekonać. Możesz powiedzieć? Chodź. Tak, chodź. Naprawdę genialnie to zrobiła. Jestem pełna podziwu i dobrze by było mieć taką osobę w każdej parafii. Szczęść Boże, tak naprawdę to nie ja zrobiłam. Zrobił to Pan Jezus, zrobiła to Maryja. Zawsze w życiu wyznawałam zasadę być dobrym jak chleb, taki, który leży na stole na wyciągnięcie ręki. I druga moja zasada, miłość i służba. I to jakoś doprowadziło mnie do tego, że poczułam się bardzo odpowiedzialna zawsze za wspólnotę parafialną. Nie wiem dlaczego, to znaczy widziałam, że jest potrzeba, wiecie, jak we wspólnocie, jak w kościele, jest potrzeba służby, bycia dla drugiego człowieka. I gdzieś w sercu rodziły się różne pragnienia, bo jako dziecko rzeczywiście pamiętam, że zawsze chciałam sprzątać w kościele. I ciągle powtarzam, że jeżeli powiesz Bogu, że coś chcesz, dostaniesz dużo więcej. I jestem tego przykładem, ponieważ nie sprzątam w kościele, ale jakoś nauczyłam się układać kwiaty. Nie wiem skąd, bo nigdy takiego talentu nie miałam. I nagle okazało się, że po prostu te kwiaty zaczęłam układać w kościele. Nie prywatnie gdzieś w celach zarobkowych, tylko właśnie tam. I jakoś nie mogę się od tego odłączyć. I tam odnalazłam taką właśnie, taką drogę do służby. Tam to było też trudne, bo to nie jest wcale łatwe. Natomiast zauważyłam też taką kolejną zasadę, że nie da się zmienić. Często ktoś mi mówił tak, ty nie zmienisz świata, bo ja bolałam nad wieloma rzeczami. To, co tutaj mówi Ania, bolało serce. Może tego nie umiało się nazwać, ale to serce bolało, pokazywało, gdzieś tam pojawiały się pragnienia. Natomiast ciężko zrealizować, no ciężko jest podejść i powiedzieć, zróbmy to czy zróbmy tamto. To też zawsze daje czas na przeanalizowanie. I ja zawsze takim osobom odpowiadałam, że ja nie zmienię świata, ale zmienię siebie, zmienię spojrzenie i rzeczywiście to daje dużo, bo wtedy człowiek staje się takim świadkiem. Nie poucza, nie wytyka, ale daje przykład, że jest potrzeba pracy, trzeba się wziąć do roboty. Czasami nie potrzeba słów i tak właśnie zachęcam do takiej pracy właśnie gdzieś w waszych wspólnotach. Wciągajcie też innych, ludzie są otwarci, tylko może czasami brakuje im odwagi. I z Chrystusem Królem było tak, że kiedyś tam czytałam, no z racji tego, że właśnie najpierw Aniela Salawa gdzieś poprowadziła mnie do służby. Jako nastolatka mówiłam tak, że chciałabym być służącą, ale to było wtedy mało prestiżowe. No, nie wyobrażałam sobie tego, wiecie, żyłam po ludzku, prawda? Natomiast dzisiaj okazało się, że jestem opiekunką dla dzieci i stałam się służącą. Tak mnie po prostu Pan Bóg doprowadził i tam rzeczywiście też odnalazłam ogromną miłość. Miłość w małych dzieciach, które pokazywały mi, jak się kocha bezinteresownie. I to jest tak, jak Ania ma dzieciątko Jezus, które czyni cuda. To tak samo jak brałam dziecko żywe, to zawsze w tym dziecku widziałam Boga. Bardzo często mówiłam tak, że Boże, uwielbiam Cię w tym dziecku. To jest po prostu niesamowite. To tak normalnie bezinteresowna miłość. I te dzieci mnie właśnie tego nauczyły, więc tak też mnie Pan Bóg jakby przez to poprowadził. I kiedy poznałam Rozalkę Celakównę, troszkę o niej czytałam, później pojawiła się ta intronizacja w Łagiewnikach w Krakowie. I wiecie, ja wtedy, to była piękna uroczystość, ale ona nie dokonała się w sercu. Do mnie wtedy dotarło to, że ta intronizacja ma odbyć się tu, u mnie w sercu. I ja cały czas nad tym pracowałam. I ten Jezus był dla mnie obcy. Taki, ja mówiłam, Panie Jezu, ja Cię kocham, ja kocham Boga, kocham ludzi, kocham świat, kocham wszystko. Ale kiedy przyjeżdżałam do Ani, wchodziłyśmy do salonu i ten Jezus tam stał w tym wielkim obrazie. Jak patrzyłam na Niego i tak, wiecie, tak jakbym się nie mogła do Niego przekonać. I mówię, tak, Panie Jezu, czego Ty ode mnie chcesz? Bo widzę, że coś tak dziwnie na mnie patrzysz. A On tak w sercu czułam, jakby mi mówił, nie kłam mnie, nie kłam mnie. I to było dla mnie tak trudne. I co najgorsze, ja nie potrafiłam wtedy z Anią o tym porozmawiać. W ogóle mi nawet do głowy nie przyszło. To były takie moje, wiecie, jest czasami tak w życiu, że coś się odczuwa, ale tego się nie da powiedzieć. I tak było przez kilka razy. I wreszcie jakoś wylądowaliśmy z księdzem proboszczem, nie wiem jak, u Ani I właśnie Ania mówi tak, że ja o tej intronizacji marzyłam, ale uważałam, że jesteśmy za mali jako nasza wiejska parafia, że co my możemy w takiej parafii zrobić? No Zamość, no to Zamość, ale my, taka maleńka wiejska parafia, no jak możemy? Nawet nie podejmowałam tematu, ale pragnienie w sercu było. I muszę powiedzieć jeszcze, dodać, że wszystkie pragnienia, które gdzieś się we mnie rodzą, one są zawsze w nocy albo rano na modlitwie. Także ksiądz proboszcz się śmieje ze mnie, że mam duchowość świętego Józefa. I rzeczywiście to są takie rzeczy, które zawsze się zrealizują. Jak nie wcześniej, to później. I wtedy, kiedy piliśmy tą kawę, Ania mówi, może by u was zrobić intronizację, więc ja, słuchajcie, aż mną drgnęło. Bo ja wiedziałam, że nasz ksiądz proboszcz jest taki, że on się przekona. Jemu jak się pomoże, jak się podejmie z nim wspólnie dzieło, to jest człowiek bardzo otwarty. I właśnie jego też prowadzą do tego święci. Coraz więcej mamy relikwii w świątyni i widać świętych i błogosławionych i widać, jak oni prowadzą naszą parafię, jak ta parafia dojrzewa. No i ksiądz proboszcz mówi, no ale jak? A Ania mówi bardzo prosto. I ja mówię, to ja już mam nawet pomysł, bo u nas właśnie zaczęło się od peregrynacji Andrzeja Boboli i było tak ciekawie, że pamiętam, przed wszystkimi świętymi zawsze staramy się wystawić relikwie wszystkich świętych i błogosławionych tak na takie miejsce przed ołtarz, żeby byli widoczni. I wtedy pojawiły się ogromne trudności, kiedy chcieliśmy wystawić, ponieważ wiele osób szumiało, po co wy to robicie. To był czas pandemii, zaczynała się pandemia, jeszcze przyjdą do kościoła, ukradną te relikwie i w ogóle. I ja się wtedy uparłam i ja powiedziałam, że ja chcę. I ksiądz proboszcz mówi do mnie, to była rozmowa przez telefon i on do mnie mówi tak, że nie wiem, czy mogę ci o tym powiedzieć przez telefon, ale mam taki pomysł. Dostałem relikwię i obraz świętego Andrzeja Boboli i chciałbym, żeby on peregrynował po naszej parafii. I myślę, co to za tajemnica? Nie rozumiałam tego, no przecież to taka prosta rzecz. I ja to poczułam w sercu, że tak. I rzeczywiście to się za jakiś czas rozpoczęło. I teraz ta peregrynacja będzie się u nas kończyć w parafii. I ja mówię, to rozpocznijmy to, jak się zakończy ta peregrynacja. A Ania mówi, że słuchajcie, 14, kiedy jest dzień modlitwy za ojczyznę, przecież wtedy możemy. I to się tak wszystko pięknie poskładało. To właśnie czytać znaki, nie lekceważyć tego, co przychodzi, nie bać się przede wszystkim. Ale kolejna rzecz, przemodlić to. Nie biegnąć do księdza i nie powiedzieć, ja mam pomysł, bo to czasami jest tak, jak Ania mówi, że ten pomysł, który przychodzi tu, to musi być tu, bo ten pomysł, który jest tutaj, to powali na ziemię, tego się nie zrealizuje. Natomiast pomysł, który rodzi się w sercu, on zawsze dojrzeje. To jest, znaczy mówię to na swoim przykładzie, to jest od Boga. On musi tutaj dojrzeć, ale zasada jest też taka, ty musisz się przy tym upracować, ty musisz się poświęcić. Ty musisz wiedzieć, że przyjdą takie dni, że będziesz płakać, że będziesz kopana, po prostu kopany. To nie jest łatwe, natomiast powiem wam, z Jezusem to jest lekkie. To jest lekkie. Kiedy przychodzą trudności, no nawet to, żebyśmy tutaj przyjechali, były ogromne trudności. I ja już kiedyś powiedziałam po kolejnym telefonie, ja się nie poddam. Ja też to mówię głośno. Nie, szatanie, odejdź ode mnie, bo i tak się nie poddam. I tak to będzie. I jakby zamykam dyskusję wtedy. I dla mnie zawsze ucieczką też jest msza święta. Tam rodzi się wszystko. Tam się oddaje wszystko. I powiem wam, że spojrzenie Jezusa, wiecie, kiedy się z Nim zaprzyjaźniłam i zmieniło się spojrzenie? Kiedy mieliśmy pierwszy dzień nowenny w lutym, ja tak uklękłam na środku kościoła, ten Jezus był tak wyeksponowany przed ołtarzem. I ja popatrzyłam na ten obraz, poczułam w sercu, to jest taka miłość, że aż wszystko boli. Mówię o ciele. I wtedy usłyszałam w sercu takie słowa, tu jest moje miejsce. I kiedy później zabrałam ten obraz do domu, z modlitwą było różnie, ale też to nie chodzi o to, słuchajcie, żeby cały dzień ślęczeć na modlitwie, ale wszystko to, co się wykonuje z Jezusem. Dzisiaj gdzieś padły takie słowa, bodajże na rozważaniu, rób tak, żeby pod tym mogła się podpisać Niepokalana. Jest to trudne, ale jeżeli człowiek oddaje swoją wolę, to jest do wykonania. Amen. Chwała Panu. Życzę wszystkim dużo pokory, bo to kosztuje na pewno dużo pokory. Z pokorą w parze idzie zawsze miłość i ona pozwala to wypełniać. Szczęść Boże. Chcecie, możecie Pana Jezusa wziąć do rąk. Przywiozą go z Betlejem. W grocie narodzenia leżał, poświęcony, rozdaje prezenty naprawdę potężne. Tutaj dziewczynka wychodziła, nie wiem, czy ona tu była ostatnio. Jak ona go wzięła, słuchajcie, to tu jeden wielki zapach kwiatów był, no. Dzieciątko wzięło dzieciątko. Taka jest historia. Kochani, czy jeszcze jakieś pytania? Nie ma pytań. Dobrze, dziękujemy wam bardzo. Pojedziemy do domu teraz, tak? I jakbyście tylko chcieli. O, proszę bardzo. Mogę pani jeszcze pójść tak, jakby ktoś chciał. Kochani, jak najbardziej. Tak. Jak najbardziej. Moi drodzy, ja mogę wam podać telefon, możecie zapisać. A jeżeli ktoś kupił te boskie autoportrety, to tam jest wszystko, adres i telefon. Mój telefon 512 121 042. wszędzie pojadę. Nie, 121 042 Anna Krogulska. Nie jestem na tych mediach społecznościowych, także tam byście może nie znaleźli. Ale moi drodzy, no na przykład za tydzień jadę do Elbląga, także dla mnie odległości nie grają roli. I wielkość parafii też nie. Jak jest 500 osób w parafii, też przyjadę, kochani. Nie, ja jestem w Polsce teraz, kochani. Cały czas jestem w Polsce, jeżdżę po Polsce, głoszę katechezy przede wszystkim o Całunie Turyńskim, tak zaczynam, a później Chrystus Król. No ale co mi każecie, to... I zapraszam was tu na te rekolekcje, bo będę miała 9 katechez dotyczących różnych, chociaż tej samej Matki Bożej. To się spotkacie na pewno z tym, tak. O, kochani, modlić się i tutaj jest tutaj taka, o proszę, Iwonka, chodź pokaż mi, powiedz, co to znaczy wysyłać aniołów, chodź. Jeszcze ostatnie świadectwo, kochani, ona takie słówko użyła, 10 dni, a ona to powie. I za 10 dni macie załatwioną sprawę. Powiedz. W pewnej parafii był ksiądz proboszcz bardzo dynamiczny, super menadżer, wymyślał różne rzeczy i w tej parafii, nie będę, żeby nie było identyfikacji, był ksiądz biskup, który bardzo nie lubił, jak dany ksiądz proboszcz z jego diecezji robi coś więcej niż on, czyli był konflikt. No i pewnego razu poszłam w tej parafii do zakrystii załatwiać jakąś tam inną sprawę. No i wypłynął ten problem, że ci dwaj hierarchowie kościoła się bardzo stykają. I jest starcie. No i tak słucham, ale tak trochę nieśmiało, bo nie znam tego księdza proboszcza jeszcze dobrze. Mówię, że no ale proszę księdza, jaki jest problem? Trzeba wysyłać swojego anioła stróża do anioła stróża biskupa, żeby go ukochiwał. Anioł anioła. Tak, anioł anioła, żeby ukochiwał. No i ksiądz tak na mnie patrzy, twarz bez wyrazu, taka dezaprobata w oczach. Co też pani mi gusła tutaj, jakieś zabobony mi mówi. I ja mówię, i co oni mają robić? Ja mówię, mają się ukochiwać. No i ja mówię, no ale proszę księdza, no ale jeżeli biskup księdza zwalcza, jeżeli ma ksiądz już zakaz tego, a naprawdę super ksiądz i super proboszcz, to co księdzu szkodzi wysyłać anioła, jeżeli ksiądz nie musi do biskupa dzwonić, nie musi rozmawiać i tak dalej, czyli problem zewnętrzny, zewnętrznego nie ma. No i ksiądz do mnie mówi, no dobra, spróbuję, to ile to czasu mam robić? Ja mówię, że no 7 do 10 dni, a będzie mi pani wysyłała codziennie SMS-a wieczorem? A nie, bo on mówi, a jak mam to robić? No jak się ksiądz kładzie, to po prostu wysyła ksiądz anioła do biskupa anioła, żeby się ukochiwał, żeby się, no. No i tak też było. W tym momencie, to było kilka lat temu, dosłownie to trwało, no myślę, że 7 do 10 dni, takie mentalne wysyłanie anioła. W tym momencie ten ksiądz, ten proboszcz jest już na innej parafii, jest dziekanem i jest wykładowcą w seminarium przy tym samym biskupie. Także można, kochani, wysyłać anioła. Tak, żeby się tak. Żeby się ukochiwali. Tak. No więc, moi kochani, tam właśnie jak macie tą książeczkę, gdzie my robimy sobie ten tydzień takich rekolekcji wewnętrznych, osobistych, to w pierwszy dzień jest właśnie koronka do chórów anielskich. bo są aniołowie, są chóry anielskie, oni są do naszej dyspozycji. To są zastępy aniołów. To jest masa świętych aniołów, którzy cię mogą otoczyć i załatwiać ci sprawy. Trzeba korzystać, naprawdę. Nie jesteśmy sami. Jesteśmy otoczeni aniołami, świętymi, tylko po prostu trzeba poprosić. Trzeba mieć z tego świadomość. Dlatego jesteśmy mocni, jesteśmy solą ziemi i światłością świata, bo mamy takich pomocników. Kochani, czy jeszcze jakieś pytania? Ja mieszkam w takim pięknym domu Maryi Matki. A to jest Gdów. Przez G. Gdów. Tak, zapraszam, tam mamy, budujemy ziemię świętą. W Polsce jedyną na razie, oprowadzę was. Tak. Jest jeszcze w takich marnawych warunkach, ale ile można, tyle się zrobi. W każdym razie każde miejsce, gdzie był Pan Jezus, jest zaznaczone. Tak. No moi drodzy, rzeczywiście dzięki, nie jestem sama w takim odczuciu. Teraz właśnie niedawno byłam w Zamościu, właśnie 16 tamtego miesiąca i tam był ksiądz profesor, który mieszkał w Gietrzwałdzie i też tam miał do nich katechezy. No i wchodzę do zakrystii, ksiądz mnie przedstawia, ksiądz, który mieszkał w Gietrzwałdzie. Ja myślałam, że to jest ten zakonnik z Gietrzwałdu, wiesz. I tak mu mówię, jakbym wami potrząsła, jak ja bym wami potrząsła, co wy tam robicie w tym Gietrzwałdzie? To jest do niczego niepodobne. Tak potężne miejsce, uznane przez Kościół, że Maryja Matka była. Co tam się dzieje? Bo kiedy tam jadę, tyle odchoruję. I słuchajcie, jak już tak wszystko mu powiedziałam, a on mówi, no to jakbym ją pani potrząsła? Ja mówię, najbardziej jak się da, żebyście się do roboty jakiejś tam wzięli, bo to jest niepodobne, co się tam dzieje. A za chwilę ksiądz Marek mi mówi, ale on nie jest z braci, on tylko tam bywał. Ja mówię, to przepraszam. A on mówi, tak, najpierw mnie pani ukrzyżowała, a teraz mnie pani przeprasza. Ja mówię, no ale po ukrzyżowaniu było zmartwychwstanie. No ale to był już bardzo taki no, wykształcony człowiek, profesor, także się dał udobruchać. No i ale pięknie rzeczywiście opracował to wszystko, ale no cóż, mamy rację, tylko co z tym zrobić? Tam jest naprawdę dużo do pracy, tam się coś dzieje, tam jest jakieś, ja nie wiem, co by tam trzeba było zrobić, no naprawdę. Naprawdę, człowiek, który tam jedzie, no, trzeba jakby na to nie patrzeć, tylko po prostu oddychać tym, że ona była, że ona jest, że ona, ale Rozalia Celakówna powiedziała, że przez tą obojętność kapłanów, jeśli chodzi o intronizację, bardzo Pan Jezus cierpi. Więc ja myślę, że przez to, co się tam w tym Gietrzwałdzie dzieje, Maryja Matka też cierpi, bo to niepodobność jest. Naprawdę tam jest, ja nie wiem, chyba że się my mylimy, ale o coś tam idzie, coś tam jest takiego, co by trzeba było, ja nie wiem, no coś by trzeba było chyba zrobić, tylko co by trzeba było zrobić? No może tych aniołów tam wysyłać, wszystkie chóry anielskie, może wysyłajmy tych aniołów tam, żeby ci aniołowie ukochiwali tych tam ojców, żeby tam naprawdę, no ja już nawet tam byłam i pytałam ludzi, co wy tu robicie, jak wy się tu zachowujecie, że sytuacja jest taka trudna. Nawet pana, który tam pracuje, no bo ja mówię, no na litość boską, no co tam się dzieje? Bo tam się to da odczuć, nie wiem, czy byliście w Gietrzwałdzie, ale naprawdę jest bardzo sytuacja dziwna. No nie wiem, może Boża, może nie umiem odczytać, ale sobie to, tam się to coś tak... Straszna tam jest jakaś walka, wiecie, jakaś tam walka jest. No państwo też odczuliście, no coś tam jest. Trzeba się modlić, kochani, może tam więcej jeździć. Może, ja nie wiem, no może, wiecie co, no to jest potężne miejsce, to może szatan już tak tam trzyma, wiecie, rękami i nogami, może tak obmurował to wszystko tam na te 10 strony, że ten gmurów trudno przebić, bo być może tam jest jakaś potężna łaska dla Polski, potężna łaska dla świata, wiecie. Może to jest właśnie ten wulkan tam taki i to wszystko jest tak mocno, wiecie, chycone, że kurczę, nie wiadomo jak to przebić. No w ogóle te osoby, które tam były, też tak jakoś rozeszły się po tym świecie, nie wiadomo jak. No wiecie, sam fakt, że nas nie ma na mapie, Maria Matka przychodzi, Maria Matka mówi w języku polskim, wiecie, to po prostu jest no ona zawsze jak jest w Polsce, słuchajcie, popatrzcie jak ona w Polsce, jeśli mówi, jak ona mówi, nie? Ona mówi, jestem z wami. To jest niezwykłe. Ciągle nam mówi, jestem z wami, nie? To jest niezwykłe. Tym mówi zróbcie to, tym mówi zróbcie to, tym mówi zachowujcie się tak, a nam mówi jestem z wami, módlcie się na różańcu. Nie? Jest niezwykła ta Maryja, że wybrała tą Polskę. Tylko my, żebyśmy byli lepsi. My, żebyśmy byli lepsi. Żebyśmy byli dobrymi dziećmi. Tak jak właśnie tutaj dzisiaj była taka katecheza, nie? Jak kiedy się ufa, nie? No. Trzeba zaufać. Trzeba uwierzyć, że jest. Po prostu. Myślę, że ojcowie już zmęczeni, już tam zasypiają, nie? Tak. Macie jeszcze pytania? No to się jeszcze spotkamy. Przyjedź, tak? Okej, mogę. Jak najbardziej. Wszystko wiem. Tak. No bo król... My sobie, wiecie, no, nasze wyobrażenie króla jest takie, nie? Że ma koronę, że ma berło, takie jest. Ale omówię każdy szczegół. Korona, moi drodzy, jest zrobiona ze złota. Zrobili krakowianie. Chcieli ukoronować postać Jezusa Chrystusa, serce Jezusa w Bazylice Serca Jezusowego na Kopernika. Jest taka piękna bazylika u jezuitów. I tamten Polacy zbierali, zabrakło tego złota, kardynał Macharski powiedział za mało, w momencie znaleźli, chodzili po domach i szukali i ludzie dawali, zrobili piękną koronę, to są orły, orły nasze polskie. I więc to jest korona. Twarz, którą ja prosiłam, żeby namalował, miała być z całunu, a więc miała być ta z NASA, ta. Oczywiście żaden artysta nie może namalować dokładnie tak samo, bo nie wolno, ale tą twarz mógł. Ona miała być ta, taką dałam. Jak wiecie, jest klamra alfa, omega i M w środku. To jest symbol Maryi. Chciałam umieścić gdzieś Maryję w sposób szczególny, a więc pomiędzy początkiem a końcem, prawda? Alfa, omega, Maryja. Oczywiście tam już mówili, że to jakieś masońskie, czy co, no... Już co się nasłuchałam o tym obrazie. Więc to jest Maryja M. Pan Jezus trzyma berło i tam widzicie flagę. Jak byłam w Stanach Zjednoczonych, powiedzieli mi, nie dotarłam do tego źródła, więc nie mam jeszcze wydania, ale jeśli ktoś ma wydanie, dzienniczka siostry Faustyny sprzed 78 roku, byście mieli, szukajcie, to tam jest podyktowane przez Pana Jezusa flaga Polski, jak ma wyglądać. Na biało-czerwonym tle serce, z którego wypływają promienie. I tu jest ta flaga. To jest ta właśnie flaga. Oczywiście królowanie, Pan Jezus, krzyż na końcu, prawda? Na tle tego berła, tam u góry macie krzyżyk. I pierścień, też jest orzeł polski tutaj na tym pierścieniu. To, co już wam mówiłam o tej klamrze, to zrobiliśmy ten pas, bo tak mi podyktował ksiądz Kiersztyn. Powiedział, nie róbcie tego jako sznurek, zróbcie wreszcie jakiś pas. No to zrobiliśmy pas. I to właściwie jest wszystka symbolika, jaką tutaj widzicie. Nie ma, bo na Jezusie Miłosiernym też nie ma. Jeżeli jest, patrzycie na oryginał, który jest z Wilna, Pan Jezus nie ma przebitych rąk ani nóg. Także tak to jest. Jakby były jakieś kłopoty, to zawsze do mnie można zadzwonić, jakby ktoś chciał coś opowiadać, bo sama tak właśnie poprosiłam, by namalowano. Właśnie, zapytajcie kapłana, dlaczego jest taka niechęć, nie umiem tego pojąć. Wiecie co, nie wiem. Ja nie wiem. Jedyne, co mogę pomyśleć, to to, że żeby pojąć, że Jezus Chrystus jest Panem i Królem, to trzeba mieć ogromną pokorę, bo Ty już nie jesteś Panem sytuacji. Nie Ty dyktujesz warunki, tylko Ty Go słuchasz, patrzysz na Jego prawo. Jeżeli ktoś postępuje, nie daj Boże, nieuczciwie, przy Królu się nie uchowa. Nie da rady. Wiecie, no myśmy trochę tak obrośli, hierarchia Kościoła też tak troszeczkę obrosła w piórka, nie? Oni mają swoje zdanie, oni mają swoje kanony, oni mają... Jak było w Starym Testamencie. Sam Jezus przyszedł i nie rozpoznali, bo oni mieli taki przepis, taki przepis, taki przepis, taki przepis i już się tak świetnie w tych przepisach czuli, już byli panami sytuacji. Kiedy się obiera Jezusa Chrystusa za Pana i Króla, nie jesteś Panem sytuacji. Jesteś sługą Króla, a więc jesteś dzieckiem, ale Króla. I tutaj służba. Im większe stanowisko w Kościele, tym większa służba. To Jezus powiedział. Macie nie dawać odczuć władzy, prawda? No to im to powiedzcie. To pierwsze. Po drugie, też może czasem na nas mówią Czarnogród, nie? Czarnogród. Gdzie oni? Chrystus Król. Co oni myślą? Że jak króla owołamy królem Polski, to co nagle? Chorować nie będą szpitale, nie będą cierpienia, nie będzie. Wszystko będzie. Do końca życia to będzie. Prawda? A z drugiej strony może są też i tacy kapłani, którzy żyją prawem Bożym i oni w ogóle nie rozumieją, co my do nich mówimy. Może i tak jest. Przecież się modli, przecież odprawia Eucharystię, przecież spowiada, przecież żyje uczciwie. Co wy jeszcze chcecie? No dla mnie jest królem i koniec, nie? Nie wiem, ich po prostu trzeba pytać. Sami chyba też nie są w stanie odpowiedzieć, a zazwyczaj się kończy tak, że oni nie chcą mieć do czynienia z księdzem Natankiem, a tyś na pewno jest od Natanka. I to jest koniec dyskusji. To jest tragiczne. Dlatego wam powiedziałam, Quas Primas w rękę, Rozalia Celakówna w rękę i idźcie. Mówi, nie, tu jest Quas Primas, a to jest Rozalia Celakówna. A to jest jeszcze sobie Pismo Święte weźcie, bo z Pismem Świętym Ewangelię wszystko się zgadza. Także. No to kochani, szczęść wam Boże, bo przed nami jeszcze 5 godzin drogi. Dzięki, dzięki. Zapraszam, w sierpniu będziemy mieli więcej czasu, przyjedźcie, kiedy będę mieć te katechezy, będziemy sobie rozmawiać.